Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklep.fototroyap.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojler. Gościem dzisiejszego wywiadu będzie Arkadiusz Moritz, fotograf mody, portrecista, mentor oraz nauczyciel fotografii. Dziś porozmawiamy o twórczości Arkadiusa, a dzięki temu wywiadowi dowiesz się m.in. jak fotografować emocje, jak wygląda współpraca z celebrytami na planie zdjęciowym, jak szukać własnego stylu, a także czym jest artystyczna autoekspresja. Zapraszamy. Cześć Arek. Dzień dobry. Zaprosiłem Cię do tego podcastu, do tego wywiadu, z tego względu, że dużo osiągnąłeś i jako fotograf jesteś... Mm, na tyle rozpoznawalną osobą, że nie da się ciebie raczej już nie znać. Jeśli ktoś interesuje się fotografią, to wie, że taki ktoś jak Arkadiusz istnieje. Ale specjalnie zagajam o ten temat właśnie mm. rozpoznawalności z tego względu, że jest bardzo dużo fotografów początkujących, którzy mm. mają bardzo dużo pasji w fotografii, uwielbiają robić zdjęcia, chcą zarabiać na fotografii, chcą być rozpoznawalni i chcą po prostu być kimś tej fotografii. Tobie się udało. Mm -hmm. Masz Jakąś poradę, jakiś przepis na sukces? Hmm. No, oczywiście, co? Ile, ile, ile umysłów, tyle pewnie przepisów jest na ten sukces, tak naprawdę, chociaż yy, chyba należałoby przede wszystkim zdefiniować, czym sukces jest. I od tego chyba w zasadzie należałoby wyjść. W sensie takim, że jeżeli no, nie wiem, yy, w jaki sposób zdefiniuję sobie ten sukces, czyli ustalę sobie pewne cele, jeżeli tego nie zrobię, no to później jest mi ten sukces ciężko zmierzyć. I co więcej, jeżeli nie, nie umiem go zmierzyć, to w zasadzie niezależnie od tego, jaki efekt uzyskam, jakie rezultaty uzyskam, to i tak zawsze będę niezadowolony. Mhm. Więc to, co, co wiem po sobie i ze swojego własnego doświadczenia, to to, że Kluczowym jest przede wszystkim wyznaczać sobie pewne cele, tylko że te cele, wiem to już, mam przerobione z wielu różnych stron, że te cele na początku szczególnie, one nie powinny być zbyt duże, no bo, no bo siłą rzeczy, yy, zbyt duże cele potrafią po prostu nas wykoleić troszeczkę, wytracić tą prędkość, ten moment taki obrotowy, który mamy w swojej motywacji, a motywacja niestety ma to do siebie, że ona trwa przez jakąś chwilę. Czasem krótszą, czasem dłuższą, ale ona jest tymczasowa. I to, co w zasadzie jest kluczem do tego wszystkiego, to jest dyscyplina. Czyli wyznaczenie sobie pewnej rutyny, czyli robienie jednego projektu, drugiego projektu, trzeciego projektu, piątego, dziesiątego, dwudziestego, aż w końcu ten któryś z nich zaskoczy, tak? Mm. Oczywiście po drodze jest jeszcze bardzo dużo różnych innych rzeczy, które, które trzeba byłoby wziąć pod uwagę, wiele różnych zmiennych, więc tego się nie da tak jakby, przynajmniej ja tak uważam, że nie da się tego tak, wiesz, skondensować do takiej jednej um, tabletki, pigułki, nie? że ok, przepis na sukces wygląda tak i tak, tak, zrób taki, 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 i w mniej więcej w takim czasie będziesz miał takie efekty. No nie, bo to wszystko zależy od tego. Um, z którego punktu wychodzimy, z którego punktu startujemy, jakie mamy umiejętności na samym początku, ile musimy czasu i pracy włożyć w rozwijanie swoich umiejętności, na ile czujemy się technicznie, na ile czujemy się dobrze w budowaniu relacji z klientami, na ile mamy dostęp do tych klientów, na ile mamy w sobie odwagi, żeby przekraczać własne granice, żeby się wystawiać na, stref, na, na różnego rodzaju stresy, dyskomfort, który też jest z tym związany. I tak dalej, i tak dalej. Także nie ma, jednego jakiegoś, wiesz, takiego, nie ma jednego takiego przepisu na sukces. Natomiast na pewno w tym wszystkim pomaga swego rodzaju dyscyplina. Tylko, że to też nie jest tak, że ja wiesz, pozjadałem tutaj wszystkie rozumy i ja to wszystko wiem. Ja to wiem po 13 latach ciężkiej pracy, że, że dyscyplina, dyscyplina w pracy takiej komercyjnej przejawia się przede wszystkim w tym, że cały czas coś robię. Tak? Czyli cały czas jestem aktywny, dbam o to, żeby być widocznym. Mhm. I to jest chyba taki punkt wyjścia, który jest naprawdę bardzo istotny. Jasne. A na samym początku Twojej fotografii, ty wiedziałeś, jaki masz cel, taki ten główny, do czego dążysz, czy po prostu to było też tak, że małymi kroczkami po prostu miałeś swoje sukcesy, i to wszystko się przeistoczyło w to, gdzie jesteś teraz. To znaczy, wiesz, co ja na samym początku wyszedłem z jednej podstawowej rzeczy, która chyba łączy nas wszystkich. Ja po prostu zakochałem się w fotografii. Myślałem, że to powiesz. <grywa> zakochałem się w fotografii i chciałem po prostu fotografię robić. Robić fotografię. I na przestrzeni tego całego czasu ta, ta moja miłość do fotografii, ona też się zmieniała, dojrzewała, przeistaczała, bo, bo mój gust się też zmieniał. Na początku, te 12-13 lat temu, co innego mi się podobało. Później, po kilku latach, zaczęło mi się podobać coś jeszcze innego. Więc, więc no, warto wziąć pod uwagę to, że ponieważ jako ludzie jesteśmy zmienni i, i, i zmieniamy się i, i dojrzewamy, większość przynajmniej, takie jest założenie, no to. Mm, no to podlegamy tym zmianom i te zmiany mają bardzo duży wpływ na wszystko, na, na każdą dziedzinę naszego życia, tak prywatną, zawodową, szczególnie też fotografia, ponieważ fotografia ludzi jest blisko ludzi i bez ludzi nie istnieje no to yy, wpływ na to, w jaki sposób ona funkcjonuje, egzystuje w moim życiu, yy, ogromny ma wpływ to, w jaki sposób ja się też zmieniam jako człowiek. Nie? Jesteś człowiekiem pewnym siebie, to, to widać od razu. Yy, to na pewno też pomaga ci robić yy, lepsze zdjęcia poprzez no właśnie kontakty z ludźmi, mm. ma, na pewno jest ci prościej. Yy, ale miałeś tę pewność siebie na samym początku? Mm -mm. Ufałeś sobie, ufałeś swoim umiejętnościom? No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Zresztą, wiesz, pewność siebie niektórzy mają to naturalnie, ze względu na to, że no, na przykład, nie wiem, mają jak, jakąś, jakiś rodzaj ekstrawertyzmu, albo po prostu jest to rodzaj jakiegoś takiego, wiesz, przystosow przystosowawczego mechanizmu w życiu w ogóle. Mm, a ja z kolei tej pewności siebie w jakimś sensie musiałem się nauczyć. Musiałem ją w sobie mm, obudzić, pobudzić, można byłoby w ten sposób powiedzieć. Um, I jako. Potwierdzony introwertyk. Coś ciekawe, ale jestem introwertykiem gdzieś tam zdiagnozowanym. Natomiast ja musiałem się nauczyć takiej swego rodzaju in ekstrawertyczności na potrzeby tego, co ja chciałem osiągnąć w życiu. Tak? Wiesz, I to z drugiej strony, żeby było jasne, i chciałbym, żeby to wybrzmiało, że to nie jest tak, że ja zmuszam się do tego, żeby być bardziej ekstrawertyczny. Nie, ja jestem. Najbardziej pewny siebie w ramach tej swojej introwertyczności i, i jakby do niczego się nie sam siebie nie, nie zmuszam. I to jest chyba też ważne, żeby żyć przede wszystkim i, i funkcjonować i tworzyć w zgodzie z samym sobą, tak? Czyli nie, nie robić czegoś na siłę, na pokaz. Starać się trwać w jakiejś takiej autentyczności i przede wszystkim z, zgodzie samym ze sobą, bo, no bo jest wiele przykładów na to, które pokazują, że, że, że kiedy wykraczamy poza pewną autentyczność i sami siebie wciąż w jakąś formę, w jakieś pudełko, w jakiś słoik, jakkolwiek to można nazwać, jakiego, jakiej metafory tu nie użyjemy, to po prostu cierpimy, a tego nie chcemy. Nie? No tak. A też zapewne zgodzisz się ze mną, że ta pewność siebie, jeśli chodzi o fotografię. Mhm. Tak naprawdę nie ma nic wspólnego z pewnością siebie taką na co dzień. Znaczy, może mieć, to zależy, ale możemy być niepewni siebie w różnych danych, tam tematach, mhm. dziedzinach życia, ale w fotografii możemy być pewni siebie w sytuacji, kiedy właśnie zdobywamy doświadczenie. Tak, tak. Z, każdym, z każdą sesją, każdą, mhm. każdym zdjęciem i każdym poznaniem nowego człowieka mhm. no, budujemy też tak. i nasze kompetencje, naszą pewność siebie, i to dodaje nam więcej takiej siły, żeby. Działać dalej, tak. żeby publikować i pokazywać tak. swoje dzieła światu. Wiem, że wielu fotografów właśnie też tak właśnie wiem, że będzie nas oglądało sporo osób, które mają problemy z tym, żeby mhm. zrobić zdjęcie, pokazać je światu, i uważam, że ono nie jest jeszcze na tyle dobre, by je pokazać yy, yy, szerszej publiczności. I zastanawiam mnie, jak w twojej fotografii, na samym początku, kiedy uczyłeś się robić zdjęcia, yy, czy ty Publikowałeś od razu swoje zdjęcia, chwaliłeś się, pokazywałeś znajomym, rodzinie. Nie to znaczy, bałeś się tego? Wiesz co, u mnie, u mnie to wyglądało w ten sposób, że no ja też próbowałem w swoim życiu różnych działek twórczości wszelakiej, bo i byłam jakieś tam eksperymenty związane z rzeźbą i różne inne historie, muzyka, która de facto trwa u mnie jeszcze do tej pory, jakieś inne formy autoekspresji. No ale dążę do tego, że pierwszym takim krytykiem mojej twórczości był zawsze mój tata. I to też mi na pewno wniosło Taki punkt zaczepienia, czy też taki pogląd na tą sytuację, że ja mogę podzielić się z tą swoją twórczością, i ona jest oceniona w sposób szczery, tak? ale ta ocena również wiąże się z pewną krytyką, tak, no bo, no bo no umówmy się, że szczególnie jeżeli dążymy do tego, żeby zacząć pracować komercyjnie, czyli brać pieniądze za naszą twórczość, za, za fotografię, za usługę fotograficzną, no to jest tak, oczywiście, jakby jest to płynne bardzo, w jaki sposób to się wycenia, co jest bardziej, co jest więcej warte, co jest mniej warte, to jest bardzo płynne, szczególnie w dzisiejszych czasach, ale chodzi o to, że no, musimy mieć te przysłowiowe jaja i gotowość na to, żeby być skrytykowanym. Jeżeli ja się nie czuję gotowy na to, żeby zostać skrytykowanym, to znaczy, że nie jestem jeszcze gotowy na to, żeby wyjść na szerokie wody i, i po prostu to może spowodować, że ja bardzo szybko się poddam albo będę to przeżywał po prostu, zwyczajnie po ludzku. Nie? I, I zawsze staram się, nawet, wiesz, moim podopiecznym ludziom na moich warsztatach powtarzać, że... że Trzeba się liczyć z tym, że jeżeli chce wyjść na szero... przed, przed wyjść, jak to się mówi, do świata, to trzeba się liczyć z tym, że znajdą, znajdzie się tyle samo ludzi, którzy stwierdzą, że to jest w ogóle nic nie warte, ile ilu tych, którzy będą piali z zachwytu. Mm. I trzeba być na to po prostu mentalnie gotowym. A miałeś wiele takich upadków, w cudzysłowie, mm. psychicznych, że twierdziłeś, że, że to nie dla mnie, że jednak kończę, że coś jest nie tak. Czy jeszcze nie przeżyłeś tego typu chwil? To znaczy, nie no, były, wiesz, sytuacje kryzysowe i bywały takie sytuacje, gdzie jakby całe portfolio wyrzucałem do kosza przysłowiowego i ogólnie rzecz biorąc stwierdzałem, że to jest w ogóle wszystko do kitu. Bywały też różnego rodzaju sytuacje konfliktowe, wiesz, no tego się nie da uniknąć, tego, tego nie da się ominąć i i, I warto sobie zdawać z tego sprawę. Dlatego też, między innymi, jak fotograf jakby idzie po to, żeby założyć firmę, załóżmy, tak, i żyć z fotografii, i robić różne duże projekty, a nie tylko wiesz, na przykład sesje indywidualne, też duże projekty, no to trzeba wziąć pod uwagę, jakby ryzyko tego, że mogą się pojawić konflikty, bo tam są ludzie, są interesy. Ludzie, którzy mają swój interes, którzy chcą forsować pewne koncepcje, którzy chcą forsować swój punkt widzenia. Fotografia jako sztuka, czy też nawet jako dział ma marketingu m, takiego wizualnego, jednak no, wiąże się z tym, że jest bardzo, potrafi być bardzo subiektywna, to w jaki sposób na pewne rzeczy się patrzy. Jedni stwierdzą, że coś jest super i, i będzie pasowało do danej koncepcji, inni stwierdzą, że ta kolorystyka absolutnie do tego się nie nadaje. No i później to no, już jest jakby przestrzeń do tego, żeby pojawił się konflikt. Oczywiście ja tylko podaję jeden z wielu możliwych scenariuszy. No i, ym, no i żeby móc dalej przejść i dalej się rozwijać w tym temacie, no to trzeba być gotowym na, ta, na coś takiego. I zazwyczaj ta gotowość, ona nie przychodzi z powietrza. To, ta, ta gotowość na rozwiązywanie tych konfliktów, czy też na tych różni, rozwiązywanie tych różnic zdań, na tak, w takim procesie no ona nie, tak jak powiedziałem, ona nie przychodzi z powietrza, my się z, zazwyczaj my z nią nie rodzimy. My musimy się tego nauczyć, więc tutaj też wchodzi dodatkowa cecha pewnego takiego uporu i konsekwencji. Nie? Właśnie wydaje mi się, że ta, ten upór i konsekwencja jest bardzo przydatne, mhm. bo właśnie dzięki uporowi konsekwencji i powiększaniu swoich umiejętności, też będziemy w stanie nawet obronić. Swoje zdanie na temat mm -hmm. zdjęć. Mm -hmm. Jeśli ktoś nam zarzuci, że twoje zdjęcie jest do kitu, bo, bo ja tak uważam, mm -hmm. to jest moja subiektywna opinia, ty yy, właśnie z biegiem czasu nabierzesz tę pewność, yy, tę pewność siebie tak. odnośnie tych zdjęć, że nawet powiesz, że no, ma prawo ci się nie podobać. Mm -hmm. Ale ja chciałem zrobić to zdjęcie w ten sposób. I ja też uważam, że ten moment, w którym ty świadomie. Powiesz w ten sposób mm -hmm. komuś mm -hmm. y, i wiesz, że może to zdjęcie nie być idealne, mm -hmm. ale dla ciebie jest. To jest pewien rodzaj, właśnie, to jest ten pewien dowód mm -hmm. dojrzałości. Mm -hmm. Bo jest wielu fotografów, którzy na przykład powiedzą: Moje zdjęcie jest dobre, i kropka, ale mm -hmm. nie wiedzą dlaczego po prostu, bo jest ich. Mm -hmm. A często jest tak, że my możemy komuś powiedzieć: Popraw to w przyszłości, bo mogłeś, mogłeś to zrobić lepiej. On nie wie, że zrobił błąd, mm -hmm. ale będzie za, na siłę mówił, że jest dobrze. Tak. A jeśli zdajesz, jeśli inaczej, jeśli. Znasz pewne zasady fotografii, które łamiesz, łamiesz je świadomie mm. i potrafisz to wybronić, mm. to to jest bardzo ważna cecha dla, u, fotogra u fotografów, którzy mają już pewne doświadczenie. No, no tak, to jest niewątpliwie tak to wygląda, zgadzam się. Natomiast jest jeszcze taki jeden aspekt, o którym chciałbym wspomnieć o tym, że. No jednak jesteśmy mimo wszystko ludźmi, zdarza nam się popełniać błędy, zdarza się nam czegoś nie dopilnować, na przykład. I moim zdaniem takim kolejnym wyznacznikiem dojrzałości jest gotowość do tego, żeby odpowiedzialność wziąć na klatę, jak to się mówi, tak? Czyli, czyli po prostu przyznać się do tego błędu, na przykład, jeżeli się zdarzy, i zrobić absolutnie wszystko, co jest możliwe w ramach obowiązków fotografa w danym projekcie, czy, czy, czy na przykład zleceniu. I zrobić wszystko, żeby jakby zadość uczynić takiemu, takiemu, takiemu niedopatrzeniu czy błędom załóżmy, tak? To też jest moim zdaniem, wiesz, wzięcie odpowiedzialności, powiedzenie nawet zwykłego przepraszam, prawda, bo coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. To jest moim zdaniem w ogóle wyznacznik tego, że traktujemy kogoś, szczególnie tych naszych współpracowników i tak dalej, w sposób po prostu absolutnie poważny. I to, to się tyczy tak naprawdę nie tylko w ogóle sfery zawodowych, ale też moim zdaniem w ogóle życiowych. Nie? Czyli ta umiejętność, gotowość i, i, i wystarczająca dojrzałość do tego, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność, być gotowym na to i. i i tyle i nawiązać pewną komunikację. Dokładnie. O tej komunikacji pewnie mm. się też będziemy jeszcze rozmawiać, bo wiem, że w twojej działalności komunikacja jest bardzo ważna, mm. jesteś portrecistą, mm. więc komunikacja to jest no, bardzo ważna część twojej fotografii. Mm. E, powiedz mi, jak ty docierasz do osoby, którą portretujesz, jak dotrzeć do ich emocji, żeby je pokazać? Wiem, że to potrafisz. To znaczy, wiesz co? Ja wychodzę z takiego założenia, że nie jestem w stanie na zdjęciu pokazać czegoś, czego ta osoba, czegoś, czym nie chce się ta osoba podzielić. Nie? Więc staram się tworzyć w naj, najprostszym ujęciu i najprostszym rozumieniu, takim najbardziej bezpośrednim, ja staram się stworzyć taką atmosferę, w której ta osoba chce po prostu się podzielić samą sobą. Chce się otworzyć, pokazać mi coś więcej. Tak? Tylko, że oczywiście nie będę tutaj nawet usiłował zdefiniować co to jest to więcej, tak? Bo mm, bo wiesz, chodzi o to, że mm, spotykam wielu ludzi, którzy przychodzą na przykład na warsztaty, którzy mówią no właśnie, jak te emocje pokazać na zdjęciach. No bajer polega na tym, że my jako ludzie, jako istoty takimi jakimi jesteśmy, no karmimy się emocjami. Emocje są naszym elementem naszego codziennego życia. I zazwyczaj chowamy je, albo ze względu na jakieś konkretne doświadczenia i budujemy sobie taki wiesz, jak w Star Treku, takie tarcze, prawda, energetyczne, które powodują, że chowamy te, kieszeni, te emocje do kieszeni po to, żeby nie wydawać się na przykład słabszymi dla, dla naszego otoczenia, albo w sytuacjach po prostu stresujących potencjalnie przyjmujemy jakąś, jakąś fasadę po to, żeby. Nie okazać tej takiej, nazwijmy to, otwartości emocjonalnej, jakiejś słabości w cudzysłowie, tak? No więc e, najprostszym rozwiązaniem jest uzyskanie takiej samoświadomości i takiej pewności siebie, ale też takiego zbalansowania energetycznego i emocjonalnego u mnie jako fotografa, osoby, która prowadzi, zarządza całym tym bałaganem na sesji zdjęciowej. Żeby osoba, która jest fotografowana, po prostu czuła się absolutnie komfortowo. Żeby puściła wszelkie hamulce, żeby, żeby się poczuła trochę jak u siebie. Nie? Mhm. I ja sobie też zdaję z tego sprawę, że jak robię sesję portretową, no to no mam, ciąży na mnie jakaś taka odpowiedzialność. Oczywiście słowo ciąży może jest zbyt, Duże, ale jakby chodzi o to, że zdaję sobie z tego sprawę, jaka jest odpowiedzialność, której, jaka odpowiedzialność leży po mojej stronie, więc, więc ja staram się być takim przewodnikiem, tak? Taką membranką, która po prostu reaguje na, 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 na reakcję, na emocje tej drugiej osoby i, i, i jest coś takiego, że ja, ma, ja mam w sobie coś takiego, że jak wchodzę na plan zdjęciowy i, i mam zrobić portrety, to ja po prostu jakby całkowicie się depersonalizuje. W sensie ja przestaję być, nie wiem, Arkadiusem, przestaję być Arkiem, czy whatever, jak to moglibyśmy to nazwać. Tylko ja się całą moją uwagę, całą moją energię kieruję w, w, na osobę, którą będę fotografował. Nie? I, I w zasadzie u mnie zawsze działało to w sposób bardzo podświadomy, po prostu automatyczny. Ale to też wynika z tego, że... Yy, Jestem bardzo empatyczny z natury, więc, yy, więc to mi też gdzieś tam pomaga. Nie? Więc sposobów jest bardzo dużo, i, yy, ale jakby idea zawsze jest ta sama. Tak? Czyli stworzyć taką atmosferę, żeby ta osoba fotografowana, portretowana czuła się możliwie jak najbardziej komfortowo, żeby mogła puścić hamulce swoje i swoje prawda, yy, bariery energetyczne. I pozwoliła się po prostu prowadzić przez ten proces, nie? I, mm, a później można to jeszcze wszystko ubrać w konkretne jakieś takie metody, które są takimi małymi kroczkami do tego, żeby ten portret jeszcze był bardziej pełny. No jasne, z tym, co powiedziałeś, bardzo wiąże się zaufanie. To z kolei moje, z mojej praktyki doświadczenia, czy mojej, z mojej praktyki, ja zaobserwowałem, że jeśli ja podejdę do mojej klientki z taką absolutną stuprocentową akceptacją jej osoby jako po prostu człowieka, jej emocji wszystkiego. Ta druga strona zawsze to czuje. Mm -hmm. I to jest też taka taka, taka kwestia, która bardzo po, po pozwala te bariery przełamać. Mm -hmm. I to jest też coś takiego, co moim zdaniem bardzo nam, portrecistom, pomaga akceptować drugą, tak, tak. drugą osobę, nie oceniać w ten mm -hmm. sposób mm -hmm. i pozwolić komuś na, na, na bycie sobą na emocje. No to jest prawda. Ja się z tym całkowicie zgadzam, że, że uzyskanie takiego stanu wewnętrznego akceptacji na osobę, która do nas przychodzi na te zdjęcia, niezależnie od tego, czy to jest projekt kompetencji, komercyjny, że to jest projekt niekomercyjny. Chociaż projekty komercyjne do tego wszystkiego mają jeszcze tą warstwę taką merkantylną, marketingową i tam są jeszcze określone cele sztywne i tak dalej. Ale jakby no faktycznie ten stan akceptacji na tego drugiego człowieka ułatwia bardzo dużo, ale też przede wszystkim tworzy rodzaj takiego Takiej poduszki, w której ta druga osoba bardzo chętnie się chce, po prostu gdzieś tam do niej chce się przytulić, mówiąc tak metaforycznie. Nie? Więc, więc to jest bardzo na pewno ważny element. Natomiast, co jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, nie wiem. Ja mam do ciebie jedno pytanie, Dawaj. Czy, bo przyniosłeś tutaj wiele fantastycznych zdjęć. Chciałbym cię spytać, czy wśród tych zdjęć jest jakieś takie zdjęcie, które wiąże się właśnie z emocjami, gdzie musiałeś pokazać emocje? Może piękne, może, może cięższe, ale prawdziwe. Nie no, jeżeli chodzi o, o tego typu emocje i te w zasadzie najbardziej skrajne, no to należałoby zdecydowanie tutaj pociągnąć wątek tych dwóch konkretnie czarno-białych fotografii, które tutaj mhm. masz. To są akurat dwa takie zdjęcia, dwa portrety pochodzące z kampanii organizowanej przez Krajowe Centrum Kompetencji w Warszawie. Mm, kocham nie bije. Zostałem zaproszony do współpracy przy tym projekcie, żeby zrobić zdjęcia różnym znanym kobietom, które pozwoliły wyjątkowo, w ramach takiego wyjątku i w ramach takiej kampanii społecznej związanej z bardzo ważnym tematem, jakim jest przemoc przeciwko kobietom przemoc domowa pozwoliły sobie na to, żeby no, się oszpecić, dać się oszpecić, tak? no bo została wykonana charakteryzacja, która miała pokazać te kobiety tuż. W takim stanie po ataku, prawda? czyli po, po doznaniu poważnych, poważnych kontuzji w wyniku przemocy domowej. I to był trudny, to był trudny projekt, również dla mnie. Ale oczywiście yy, mówię to w taki sposób, z takim jakby to powiedzieć tak, jakby to powiedzieć. Ba bardzo bezpieczny sposób oczywiście, no bo, no bo absolutnie nie, nie uzurpuje sobie nawet prawa do tego, żeby próbować sobie wyobrazić, co czuje taka kobieta, która doznaje takiej krzywdy. Natomiast, um, Natomiast był to projekt, który był wyzwaniem. Był wyzwaniem, um, ponieważ wiele z tych kobiet to aktorki też, ale nie tylko. Które bardzo mocno, szczególnie pani Danusia Stemka, która, która bardzo mocno weszła w, w, w rolę. Do tego stopnia, że wszystkim nam dookoła, którzy byli na planie zdjęciowym, by były i charakteryzatorki, byli organizatorzy, wszystkim nam się to udzieliło po prostu. To było tak esencjonalne, tak głębokie wejście w emocje, wyobrażenie sobie pewnych emocji, a być może przy, przywołanie, nie wiem. W każdym razie. To było absolutnie fenomenalne pod tym względem, że jak bardzo to było prawdziwe, odczuwalnie. Tak? I od strony fotograficznej w zasadzie w takich projektach nagle się okazuje. Znaczy inaczej, w takich projektach okazuje się w zasadzie, że ta strona fotograficzna jest najmniej istotna. W sensie oczywiście trzeba sobie poradzić, trzeba sobie ustawić światło, ale. Chodzi o to, że nie oświetlisz takiego projektu jak sesję beauty. No bo to nie ma sensu, tak? Nie oświetlisz taki, takich zdjęć jak sesję beauty, czyli dając, wiesz, idealne wyświecenie wszystkiego, wiesz, gładka twarz i tak dalej. Nie. Warto też pamiętać o tym, tutaj sobie pozwolę na taką dygresję bardziej techniczną, że. W takich projektach, mimo tego, że rola fotografa jest naprawdę ma marginalna w tym kontekście, bo bardziej chodzi o przekaz to jednak dopasowanie światła, dopasowanie estetyki tych zdjęć do tego, żeby ten przekaz był jeszcze bardziej wyraźny, jeszcze bardziej uderzający, jest absolutnie kluczowa. Ja na przykład tutaj się zdecydowałem na to, żeby świecić po prostu absolutnie minimalistycznie. Jedną lampą w tym projekcie też wykonywałem zdjęcia na czarnej ścianie, taką lampą reporterską, prawie że w takiej estetyce więziennej, w cudzysłowie. Te zdjęcia tutaj też, jakby to widać, że to nie jest wyświecone w jakiś piękny sposób, to jest po prostu bardzo potraktowane um, po, po macoszemu. No, men, omen. E, więc to też gdzieś tam podbija wyraz, tak? Więc to jest, ta estetyka jest bardzo ważna i, i moim zdaniem rola też fotografa to polega na tym, żeby, um, żeby dopasować um, światło chociażby do tego, żeby to było wyraźne. Dokładnie, ja też zaobserwowałem, tak właśnie oglądając te zdjęcia, jedną ważną rzecz. W oczach nie ma blików. Mhm. A za, za, zakładam, ja założę się, że jest to celowy zabieg. Mhm. To bliki dodają charakteru, dodają życia tak, tak. oku, a tutaj właśnie ich nie ma. No. E, czy to było odbicie od sufitu? Wiesz co, yy, tutaj tak. Tutaj też tak. To było odbijanie od sufitu. Mhm. W różnych, co prawda, troszeczkę pozycjach, a, ale świecone jakąś taką zwykłą lampą reporterską, więc o małej mocy. Natomiast tak, to było oświecone odbijanie od sufitu, czyli moja taka swego czasu ulubiona technika. Natomiast ona tutaj się idealnie sprawdziła, chociażby ze względu na to, co powiedziałeś. Czyli nie ma blika w oczach, więc jest, nie ma tego życia, nie ma tego charakteru, co dodatkowo potęguje wymowę. Mhm, jasne. Czy oprócz tych zdjęć mamy jeszcze coś, o czym chciałbyś nam opowiedzieć? O emocjach? O emocjach myślę, że. To jeszcze? Na pewno? Mm -hmm. Kojarzę tego pana. Tak. Łukasz Jakubiak. Swego czasu autor w zasadzie jednego z najlepiej oglądanych w zasadzie takich talk show internetowych. Jeden z pierwszych w zasadzie chyba w polskim Polskim YouTubie. Czyli 20 metrów kwadratowych Łukasza. I to jest portret, który powstał w takim momencie myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, i on się absolutnie o to nie, nie obrazi, w takim momencie przełomowym, bo to było akurat w momencie, w którym e, on wypuścił tą akcję internetową. Mam nadzieję, że nie będzie miał mi zazwyczaj, że ja tu przywołuję, że tak powiem, tą, tą akcję. Ale on sam o niej mówi. Więc... No, ale on też często o niej mówi, dokładnie. Więc, więc taką akcję... E, 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 Tą akcję związaną z Ellen DeGeneres i jego potem, tym, jak to się mówi, udziałem pozornym w, 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 w tym odcinku. I on wtedy bardzo dużo doświadczył wszelkiego rodzaju nieprzyjemności ze strony mediów i tak dalej, i tak dalej. I był to taki moment, w którym zdecydowanie on no, doświadczył wielu różnych emocji. I robiliśmy akurat zdjęcia na, na różne jego potrzeby wizerunkowe, ale on też chciał, żeby mu zrobić taki portret, taki zwykły, klasyczny portret. Ja go do tego namówiłem. Klasyczny, zwykły czarno-biały portret. Co jest ważne w tym portrecie, to to, że on nie patrzy w obiektyw. Ja, ja bardzo wiesz, no u mnie najczęściej ludzie patrzą w obiektyw. tak? Ja to rozgraniczam w ten sposób, że jest ta osoba obecna albo nieobecna. Jeżeli patrzy w obiektyw, to jest to obecność, jeżeli nie patrzy w obiektyw, to jest nieobecna, bo myśli o czymś zupełnie innym. I to też jest taki rodzaj... Zabiegu artystycznego w fotografii, który wywołuje określone wrażenie u odbiorcy. I o tym też warto pamiętać, nie? Że czy, czy jest ten kontakt wzrokowy, czy go nie ma. I, I mi zależało na tym, żeby pokazać jego jakieś takie odseparowanie, takie zapadnięcie w, w do środka, wiesz, skupienie na jego własnych emocjach, na jego własnych przeżyciach, których doświadczał w tamtym konkretnym momencie. Widziałem też inne zdjęcia z tej sesji, mhm. i w, w, w podobnym kadrze. Był niesamowicie uśmiechnięty, radosny. Mhm, to powiedz mi, jaki naprawdę był wtedy? W zasadzie, wiesz co, to on był chyba taki. Pomiędzy, tak mi się wydaje, bo jakby oczywiście uśmiechnięte zdjęcia ze względów wizerunkowych, internetowych, social mediowych, gdzieś było przeczytałem, że jesteśmy ogólnie smutnym pokoleniem z wesołymi zdjęciami. Tak to, tak to ktoś dość pesymistycznie opisał, ale jakiś rodzaj prawdy w tym jest, że, że tak naprawdę mówi ten cytat o tym, że. No, nie pokazujemy pełnego spektrum naszych emocji, tego, co, co, co przeżywamy, nie pokazujemy tego w social mediach, tak? Mhm. Czy jest to dobre, czy jest to złe, to myślę, że to historia oceni. Natomiast, natomiast faktycznie jest tak, że no, wiele rzeczy zachowujemy dla siebie i on wtedy po prostu, wiesz, on ogólnie rzecz biorąc, taki miał nastrój jak na tym portrecie. Ale trzeba było też zrobić trochę bardziej pozytywne te, te, te zdjęcia, żeby też się pojawiły w jakiejś tam um, publikacji. Czy, czy to było coś nieprawdziwego? No nie, to, to był jeden z wariantów Łukasza po prostu. Mhm. Czy to po części też trochę aktorsko zapewne było, ale. Pewnie tak. Po części to już on najlepiej to wie, dokładnie, jak, jak było naprawdę. Dokładnie. dokładnie. A, chciałbym jeszcze tak odno odnośnie tej sesji spytać. E on sobie zamówił u ciebie sesję, czy to był jakiś, czy ty do niego napisałeś, to był twój projekt? Nie, to było? nie, to było, to było na tej zasadzie, że to była chyba nasza trzecia albo czwarta sesja. I on wtedy zamówił, z tego co pamiętam, mm -hmm. jeżeli dobrze pamiętam. Bo wiem też, że y, lubisz pisać do znanych osób. Tak, 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 tak. A tak, powiesz tak, o tym? Tak, tak, oczywiście, z przyjemnością. <laughs> znaczy ogólnie rzecz biorąc jest tak, że ja sobie mm, kiedyś na samym początku, w zasadzie, całej tej mojej przygody, mm, Chciałem po prostu robić zdjęcia. I robiłem zdjęcia. Pokochałem fotografię, robiłem zdjęcia z modelkami. Za założyłem konto na portalu w, w swego czasu bardzo popularnym. Umawiałem się na zdjęcia, mieszkając jeszcze w, w swoim rodzinnym mieście, ale przyjeżdżając też do stolicy. Natomiast w pewnym momencie do końca nie pamiętam całej tej drogi intelektualnej, czyli jak to doszło do tej koncepcji, że ja mógłbym zacząć fotografować osoby bardziej znane. Ale w pewnym momencie pomyślałem sobie, że czemu miałbym nie spróbować i zacząłem po prostu do ludzi pisać. Więc spędzałem bardzo dużo czasu w internecie szukając kontaktów, jakichś adresów mailowych. To był jeszcze czas, gdzie było łatwiej takie namiary znaleźć. Teraz to już w zasadzie jest niemożliwe i trzeba po prostu, wiesz, zawsze iść przez szereg różnego rodzaju firewall pod tytułem asystentka, asystent albo jakiś menażer i tak dalej. Ale faktycznie jest tak, że ja po prostu się nie zastanawiałem, pisałem maila, wysyłałem tego maila albo wiadomość na Facebooku, bo Instagram wtedy to tak średnio. No, i ci, co się zgadzali, no to cisnąłem i robiłem. Nie? A kto się pierwszy zgodził? Pierwszą, w zasadzie pierwszą publiczną, bardziej taką osobą, z którą współpracowałem, to była Marika, czyli Marta mhm. Kosakowska. Być może niektórym jest kojarzona z piosenką e, Moje Serce. Jest pełne miłości. Jest pełne miłości. Mhm. I to był projekt do kalendarza charytatywnego Fundacji Animalia na rzecz bezdomnych zwierząt. Drugą osobą publiczną, z którą współpracowałem, była Ilona Felicjańska. Z Ilonką akurat było tak, że. Myśmy na przestrzeni kilku lat naszej w zasadzie przyjaźni no, zrealizowaliśmy masę różnych projektów. Od takich małych sesji na zasadzie, a zróbmy coś wspólnie po prostu, aż po większe jakieś tam kampanie i projekty komercyjne. No ale ja się nie, za, nie zatrzymywałem i w pewnym momencie nawet postanowiłem... Zacząć pisać do, do różnych nazwisk gwiazd zagranicznych. I pierwszą osobą, z którą współpracowałem, zagraniczną, moją pierwszą zagraniczną gwiazdą była Imani. to jest ten portret tutaj. Mm -hmm. e, francuska piosenkarka, e, znaczy urodzona w, w Ganie, jeżeli dobrze pamiętam, w Afryce, ale w zasadzie większość swojego życia spędziła w mieszka w, w Paryżu, we Francji o ile dobrze pamiętam już wszystkie informacje, o ile chyba, że coś się zmieniło w międzyczasie. No i to była pierwsza, pierwsza zagraniczna gwiazda, z którą współpracowaliśmy. Bardzo pamiętam tą sesję, chociażby z tego względu, że sesja była w Szczecinie, z Paryża do Szczecina no, tak, bo przyjechała na koncert bo ja robiłem w ten sposób, że patrzyłem kto przyjeżdża do Polski i szukałem kontaktu i wysyłałem maile, a ponieważ to było w ramach projektu, który realizowałem właśnie przy współpracy z fundacją z fundacją Feminoteka związany właśnie też z, ze zwalczaniem przemocy przeciwko kobietom no to opisałem z grubsza projekt, poprosiłem, zapytałem o to czy byłaby skłonna się zgodzić na kilka portretów, zgodziła się więc pojechałem do Szczecina, obejrzałem koncert, po koncercie dostałem 10 minut na zrobienie tej sesji, eee, trzęsącymi się rękoma rozstawiłem lampę, której i tak nie użyłem, zrobiłem kilka ujęć chyba ze 20 klatek, bo ona też już była zmęczona po koncercie, więc nie, 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 nie mogłem jej wiesz, jakoś tam przytrzymywać i tak dalej. I na tym się to skończyło. Nie? Natomiast cała jeszcze jest historia związana z tą fotografią taka, że to zdjęcie w zasadzie czekało w szufladzie dwa lata, zanim zostało w jakiś sensowny sposób wykorzystane. Nie? To, to tak czasami tak jest. A dlaczego? Wiesz co, to wynikało też z tego, że... Hmm, raz, że temat samego projektu, do którego to zdjęcie pojawiło też się bardzo rozmył ze względu na różne, że tak powiem okoliczności zewnętrzne, o których teraz nie będę opowiadał, natomiast e, e, pojawił się w pewnym momencie taki, takim, taki przełom, który polegał na tym, że Imany zaczęła współpracować z fundacją działającą na rzecz Francuzek, które chorują na endometriozę. No, i pojawiła się opcja, i oni napisali do mnie, czy mogliby wykorzystać to zdjęcie w ramach tej kampanii. Ja mówię, no, pewnie, że tak. I jakby korzyścią dla mnie, oprócz tego, że to zdjęcie w końcu się do czegoś przydało i zaczęło jakby żyć swoim życiem pod tytułem, spełniać swoją rolę charytatywną i jakąś tam nieść jakąś, jakąś wartość, jakiś komunikat, to oprócz tego jeszcze skorzystałem, oczywiście w realny sposób w taki, że Ego mi bardzo urosło, ponieważ zdjęcie się pojawiło we francuskiej śniadaniówce i było w paryskim metrze na plakatach. Nie, więc mówię kurczę, super, nie, fajnie. No, wiadomo, że jak bierzemy udział w różnego rodzaju kampaniach czy jakichś projektach charytatywnych, no to z jednej strony chcemy pomagać, ale z drugiej strony to też robimy to dla jakichś korzyści i moim zdaniem absolutnie nie ma co, nie ma co udawać, że jest inaczej. Natomiast, do, dopóki się to wszystko ze sobą w jakiś sposób taki sensowny, ludzki, równoważy, to moim zdaniem jest super. Nie? Oczywiście, że tak. Ja tutaj w ogóle co tak patrzę i wszędzie widzę ze mną osoby. Mm. <laughs> to może opowiedz o, o tej pięknej pani. O tej pięknej pani. Tak jest. O tej pięknej pani. <laughs> No, Mogę popatrzyć na nią z bliska? Możesz, tak, tak. Wybaczcie, ale ja po prostu mam tak wielki sentyment do tej fotografii i do, do, do tej osoby w ogóle. Ale to też wynika chociażby z tego, że to jest taka moja platoniczna miłość. Może to, to przepraszam, takie platoniczne gdzieś tam, wiesz, platoniczna taka miłość jeszcze z czasów nastoletnich. Całej historii przytaczać nie będę. No w każdym razie od momentu, w którym zacząłem uprawiać fotografię, ja po prostu sobie powiedziałem, że ja w końcu kiedyś tą Alicję Bachledę-Culuś sfotografuję. I czekałem na tą możliwość pięć lat? Sześć? Zaczęło się w zasadzie, znaczy nie, nie licząc od momentu, w którym postanowiłem to, bo tak, gdybym miał liczyć od tego momentu, to by wyszło tych lat 10-11, Gdzieś mniej więcej. Natomiast pewnego dnia, po prostu któregoś tam razu, postanowiłem do niej napisać, kilka lat temu. Umówiliśmy się na spotkanie. Ustaliliśmy pewne rzeczy. Potem z jakichś tam względów gdzieś musiała wyjechać, czy, czy ja już nie pamiętam dokładnie, nie doszło do sesji. No i do sesji się do sesji doszło dopiero w październiku 2020. Ale warto było czekać. Warto było czekać. Absolutnie. A to była sesja robiona w studio, w mieszkaniu? W studio, w studio, w studio. W studio. Na szybkości załatwiłem studio żeby wiesz, wskoczyć tam dosłownie na 40 minut, no bo więcej czasu też nie miała ja się tam nie bawiłem w jakieś cudownie, wiesz, cuda, cudowania najprostszy setup taki bardziej beautykowy, ale pod sylwetkę, więc tam była po prostu lampa troszeczkę mocniejsza na, na parasolu takim większym nie za głębokim, to nie był deep żaden ani, ani, ani typowa para, tylko zwykły parasol mhm. fotograficzny, żeby po prostu jak, naj, jak najbardziej zminimalizować wszelkiego rodzaju dystraktory, tym bardziej, że byłem sam po prostu, więc musiałem sobie z tym wszystkim sam poradzić Sesja to tam, wiesz, 40 minut wybrałem na 6 czy 8 zdjęć. No i to tak. O. Ale wiesz, co, doceniam to, że w Twojej fotografii, pomimo tego, że to są piękne, zadbane i no, dopracowane zdjęcia, jest dużo prostoty. To miłe, dziękuję. No ale jakby ja, ja ogólnie rzecz biorąc, zawsze tak y, starałem się do tej fotografii podchodzić, nie? że y, żeby jakby głównym elementem, o ile tak to można nazwać, głównym jakby takim punktem skupienia tej fotografii jednak był, była ta osoba, którą fotografuję. Oczywiście no, mam zdjęcia, które są przeładowane stylistycznie, ale jednak mimo wszystko ta prostota gdzieś tam się przebija i zawsze mi na tym zależało. A pani Kazadi? Hmm, Patrycja Kazadi. Jeśli jakimś cudem ogląda, to pozdrawiam serdecznie. <śmiech> <śmiech> Założę się, że to nie była jedna lampa. No nie, no nie, to jest e, taka bardziej sesja beauty, ona była też mocno taka modowa. Tutaj gdzieś jest jeszcze ten drugi portret. No tu jest, tu jest, tu jest też. Mm -hmm. Mój taki w zasadzie ulubiony z tej sesji. No tutaj tych lamp było już więcej. W zasadzie chyba, jeżeli dobrze pamiętam, dwie, ale na bardzo dużej mocy też ustawione w, na sztorce, jak to się mówi, czyli pionowo, ale w różnych pozycjach. Yy, yy, Czy znaczy ja ogólnie rzecz biorąc yy, już przesadnie też nie zdradzając jakby szczegółów całego warsztatu, no bo to też chodzi o to, że, yy, że tego i tak i tak do końca się nie da zrozumieć ze słów, to trzeba po prostu zobaczyć w akcji. Yy, ja ogólnie rzecz biorąc staram się zawsze foto zdjęcia wyświetlić. Nie wiem, czy do końca będzie to zrozumiałe dla wszystkich, ale chodzi o to, że staram się świecić tak, jakbym kręcił film. Czyli. Czyli nie mam głębokich czerni w zdjęciach w ogóle. Mhm. Wszystko jest maksymalnie wypłaszczone, tak? Czyli. Mm, czyli y Czernie mają być wszystko, wszystko, wszystkie przestrzenie, tak? jeżeli chodzi o, o, o zakres barwny, ale też jeżeli chodzi o, o cienie półtony i światła. Wszystko musi być w ramach pewnej zdrowej ekspozycji. Po to, żebym ja mógł sobie później ewentualnie te cienie pogłębić w ramach postprodukcji. Czyli tak jak się montuje filmy. Tak A jak się montuje filmy. Czyli, tak jak się koloruje filmy. Czyli robisz wszystko w ramach pewnej ekspozycji na tak zwanym flacie tak? świecąc w taki sposób, żeby nigdzie nie było ani w światłach, ani w półtonach, ani w, ani w cieniach, nie było po prostu żadnego przesadzonego kontrastu, nic, nic, czegoś, czego, czego nie mógłbyś później odzyskać Dokładnie. Na, na tej zasadzie. I potem na etapie postprodukcji decydujesz, czy chcesz ten cień mieć po prostu oleistą czerń, tak jak w przypadku tego czy tego, mm -hmm. czy też chcesz mieć tam jakiś szczegół. Nie? Więc ja, ja zawsze starałem się dążyć do tego typu ekspozycji. Czyli w taki sposób świecić, żeby tego światła było na tyle dużo, żeby móc właśnie sobie takie warunki zapewnić. Rozumiem. Ale w przypadku, no tutaj jak mamy światło studyjne, tak. gdy masz troszeczkę lamp, to jesteś w stanie faktycznie jakoś poustawiać mm -hmm. to, żeby, żeby to faktycznie tak było. Ale tak. jeśli na przykład robisz zdjęcia w plenerze i masz mocno przepalone niebo, mm -hmm. jak sobie wtedy radzić? To znaczy, wiesz co, jeżeli jestem w plenerze i, i, i wiem, że, że, że na przykład mam po prostu ostrą lampę, czyli po prostu południe, wiesz, środek lata, to szukam zawsze blendy. W sensie nie blendy, czyli... Krążka, który mam ze sobą, tylko szukam miejsca, w którym będę miał to światło rozproszone, mm -hmm. będę miał. Mm, czy, czy, czyli albo idę do miejsca zacienionego, albo idę mi do jakiegoś miejsca, które, mm, które po prostu takie warunki umożliwi. I mm -hmm. akurat tutaj mm, w zasadzie takiego typowego portretu nie mam, ale mam coś takiego. O właśnie. Mhm. I tutaj co prawda było trochę majstrowane, no bo to, to nie było podkładane później w, na etapie postprodukcji, natomiast... Te dwa zdjęcia ze sobą, między sobą, to jest też zdjęcie sprzed paru lat, one się różnią tym, że na przykład tutaj jest zrobione w zasadzie w pełnym słońcu, co zresztą też widać po, po tym, jak ostre są przejścia między światłami a półtonami, mhm. ale tutaj już na przykład jest zrobione to w ten sposób, że jest jakaś tam płaszczyzna przez ludzi, którzy mi pomagali wtedy przy tej sesji. Przysłonięte jest słońce bezpośrednie, żeby było blenda, żeby było mięciutko. Nie? Mhm. Jest w ten sposób to zrobione. Więc to jest akurat taki przypadek. Natomiast jeżeli ja na przykład lubię sobie czasami też szczególnie w okresie letnim zrobić zdjęcia w, w przestrzeni miejskiej, to zawsze, jeżeli jest to w środku dnia i jest dużo słońca, to szukam tej blendy. Szukam tego takiego miejsca, w którym ta twarz będzie wyglądała nie za płasko. Ale przede wszystkim najważniejsze, żeby wyglądała ładnie. Mm -hmm. bo to jest najistotniejsze. Cienia też nie może zabraknąć. No cienia nie, bo... też nie może zabraknąć, Dokładnie. oczywiście, ale chodzi o to, żeby twarz po prostu wyglądała ładnie. Jasne. Um, a jeszcze tak skupię się na tym, na tym fotografowaniu w trybie płaskim, jakby to nazwać, mm -hmm. wiemy o co chodzi. Um, czy jakoś specjalnie ustawiasz też pod to aparat? Nie. Nie, po po prostu starasz się tak dograć to światłem, żeby, 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 żeby nie tracić pikseli. Dokładnie, bo to wiesz co, bo to chodzi o to, że już jakby wiesz na samym początku, kiedy, kiedy nie za bardzo jeszcze wiesz w jaki sposób wartość migawki i wartość przysłony wpływa na układ pikseli, czy też na strukturę pikseli, czy też na samą ekspozycję i jak to później jaki to ma później wpływ bezpośredni na twoją obróbkę. Bo jeszcze nie wiesz, jaka jest Twoja obróbka, tak? no, bo nie masz prawa tego wiedzieć, bo dopiero nad tym pracujesz. No to się i w tym wszystkim, się gubisz. Tak? Natomiast ja po tych paru nastolatkach, latach, mając już pewne swoje własne wytyczne i pewne, pewne utarte i przetarte szlaki, wiem, czego ja potrzebuję i do czego dążę. I automatycznie to polega na tym, że ja po prostu patrzę na zdjęcie, nawet z histogramu nie korzystam. Tylko patrzę na zdjęcie. Jeżeli, jeżeli ustawię sobie w plenerze, załóżmy, w taki sposób, że w tle mam przepalone niebo, no to staram się to wtedy szukać taki, takiej możliwości, takiego miejsca, w którym mm, tego nie, przepalonego nieba nie mam jakby wiesz, chodzi o to, żeby sobie samemu tak organizować tą pracę później, chyba, że to przepalone nie, bo będzie w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób uzasadnione, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc, dążę zawsze do tego, żeby mieć właśnie ten profil taki płaski, nie? Z zachowaniem pełnej charakterystyki światła, na jakim mi zależy. Ja jeszcze wrócę do tego zdjęcia Patrycji Kazady. Jakaś jeszcze historia tego zdjęcia jest, którą... Warto opowiedzieć? Myślę, że na pewno. To znaczy, wiesz co, myślę, że tutaj warto wspomnieć o tym, że, że był to projekt na zasadzie takiej, że po prostu robimy sobie mm, fajny, fajny artystyczny projekt i finalnie ten projekt, te zdjęcia trafiły na płytę, czy też do singli promujących ówczesną płytę, ówczesne wydawnictwo Patrycji, ale to nie było jakby to od samego początku jakby jasne, że to te, w ten sposób to, to się wszystko skończy. Yy, po prostu robiliśmy zdjęcia, i w pewnym momencie Patrycja, która zobaczyła te zdjęcia, i, i tak dalej, mówi: Słuchaj, bo może byśmy to w ten sposób zrobili, może byśmy tutaj się, wiesz, coś dogadali, i tak dalej. I jakby, i to było super. Yy, ja, ja mówię o tym, bo, bo to też z jednej strony pokazuje to, jak czasami warto zaryzykować, czasami warto zrobić coś dla samego zrobienia czegoś. I jeżeli w to włożysz dużo pasji, zaangażowania, energii i po prostu będziesz się jarać tym, że to robisz, że masz możliwość robienia tego, to może się nagle okazać, że to coś przerodzi się w coś więcej. Mówiąc bardzo lakonicznie, tak. nie? ale wiesz, o co Dokładnie. I nagle się okazuje, że później te zdjęcia trafiają gdzieś tam do jakiejś publikacji, albo na napłytę, na albo do jakiegoś, nie wiem, gdziekolwiek, tak? No a umówmy się, że. Dla fotografa publikacje są najważniejsze. No I, i, i czasami, y, mówiąc w sposób bardzo mm, bezpośredni, czasami, żeby tą, tą, te publikacje mieć, to trzeba po prostu zrobić zdjęcia z odpowiednimi ludźmi. No, no dokładnie. A powiedz mi, te publikacje według ciebie ważne są przez pryzmat marketingu głównie? To znaczy one są istotne, y, bo one świadczą o... Y, wiesz, one nie mówią o tym, że ktoś jest... <laughs> świetnym fotografem per se. One mówią o tym, że ten ktoś po prostu jest doceniany. Natomiast to, czy ktoś jest świetnym fotografem, czy ktoś jest skutecznym fotografem, czy zna się na swojej pracy, to dopiero można się przekonać, dotykając bezpośrednio tej materii, czyli wchodząc z taką osobą na plan zdjęciowy. Natomiast, natomiast w kontekście tego, w jaki sposób ludzie percepują, postrzegają e, pracę artystów w ogóle poprzez pryzmat, właśnie publikacji wszelkiego rodzaju. No na pewno to bardzo mocno ułatwia wiele rzeczy. No jeżeli masz ileś tam różnych publikacji w, w magazynie takim, siakim, owakim, tutaj taka płyta, tutaj takie wydawnictwo, tutaj, nie wiem, plakat, tutaj coś tam, coś tam, coś tam, taki projekt, taki projekt, no to siłą rzeczy podnosi to Twoją rangę i Twoją wiarygodność, tak, jako, jako, jako twórcy. Budujesz w mm. ten sposób swoją markę? Budujesz swoją markę, a w dzisiejszych czasach budowanie marki osobistej to jest rzecz, no w zasadzie. Mm, bez której się już nie da funkcjonować, bo jeszcze tak kilka lat temu, no to powiedzmy sobie, że to były takie bajdurzenie, bajdurzenie coacha marketingowca, nie? Natomiast teraz to jest po prostu konieczność. Nie, i, I marka osobista, jakkolwiek może się wydawać takim trochę pustym pojęciem, to jednak jest absolutnie kluczowa w tym Nie momencie. uważam, żeby było puste. To jest jednak no, marka osobista, zwłaszcza jak prowadzisz swój biznes, jeśli chcesz coś na tym rynku znaczyć, musisz ją budować. Bez tego, no, tak. no ciężko. Ja też się zastanawiam, w jaki sposób można o takie publikacje walczyć. Czy to ktoś się do ciebie odezwał, czy ty wysyłałeś? Tak? No czy nie, nie wiesz co, wysyłanie, nie. wysyłanie, przynajmniej na tym etapie, kiedy ja budowałem, byłem na etapie budowania i starania się o publikacje, to wysyłanie swoich prac do gazet ogólnie rzecz biorąc, mija się z celem. Mhm. Przynajmniej to wynika z mojej wiedzy na dany moment, tak? Bo być może coś się w międzyczasie zmieniło. Tak? Natomiast jakby powiem całkowicie szczerze, że, że mo z, z, z mojego doświadczenia wynika, że wysyłanie tego na siłę na jakieś maile, które znajdziemy w sieci, jest po prostu bez sensu. Ponieważ um, zazwyczaj prace czy też zdjęcia są wybierane pod konkretny kontent. Jest stworzona pewna koncepcja pod, yy, związana z konkretnym kontentem, opartym o konkretne osoby. I jeżeli wyślemy coś, co jest przypadkowe, to, to w ogóle to nie ma sensu. Ktoś stwierdzi: No dobra, no kolejny fotograf, który wysłał mi swoje portfolio, ale ja nie mam na tych zdjęciach osoby, którą chcę ja opublikować w następnym, magazynie, w następnym wydaniu. Tak? A poza tym ta osoba czy tej menadżer mi nie mówił o tym fotografie, tylko o kimś innym. Mhm. W jaki sposób ty, powiedzmy, pozyskujesz te publikacje? Oczywiście, znaczy, co to jest tak, że raz, że no, ja na pewien czas troszeczkę, że tak powiem, zwolniłem tempo. Ostatni rok był, był po prostu poświęcony trochę innym tematom, musiałem pogarniać inne rzeczy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to jest tak, że zazwyczaj publikacje są oparte, tak jak wspomniałem wcześniej, o konkretne osoby. Więc najczęściej to jest tak, ponieważ ja z wieloma tymi osobami mam jakiś taki przelot prywatny, nazwijmy to sobie, albo przynajmniej po prostu się no, lubimy i znamy i mamy do siebie numer telefonu. Więc jeżeli na przykład pojawia się szansa na to, żeby zrobić jakąś publikację, to taka osoba po prostu się ze mną kontaktuje i coś tam robimy. Nie? I to w ten sposób działa już teraz. Natomiast yy, moim zdaniem, jeżeli ktoś ma. Chrapkę na to, żeby sobie o te, wyszarpać sobie te publikacje, mówiąc bardzo bezpośrednio, to zawsze może spróbować o te publikacje powalczyć gdzieś za granicą. Bo wbrew pozorom, w wszelkiego rodzaju magazynach internetowych, które też mają wersje drukowane, papierowe, jest dużo, dużo większa szansa niż wbicie się do jakiegoś magazynu w Polsce, w którym yy, yy, wszystko jest, że tak powiem, wiesz, yy, oparte o pewne konkretne, że tak powiem, procedury i struktury, mm -hmm. wynikające z, chociażby z tego, że dana, dany magazyn należy do korporacji. Yy, to tak bardzo delikatnie ujm ujmę. <laughs> yy, natomiast moim zdaniem, fajnie jest zacząć od jakiejkolwiek publikacji jakikolwiek. Ja nie mówię tutaj o publikacji na Instagramie, tylko omówię o jakimś magazynie, ale fajnie jest zrobić projekt, zrobić jakiś Zacząć od tego, żeby zrobić coś, co będzie spójne artystycznie przede wszystkim, czyli będzie mm, przyświecała temu jakaś konkretna koncepcja. Zrobić tych zdjęć, powiedzmy, w ramach projektu, nie wiem, załóżmy 15 czy 20 i taki projekt przygotować, opis, z opisem wysłać do kilku, kilkunastu magazynów internetowych, któryś na pewno to opublikuje. Mhm. Pierwsza publikacja jest? Jest. Zawsze to już jest kop do tego, żeby zacząć z następnymi, z następnymi, z następnymi. Trzeba, moim zdaniem, przynajmniej teraz, jak z perspektywy tych 12-13 lat, czyli ilu tam już mniejsza o to, mówię sobie, że trzeba sobie ułatwiać, a nie utrudniać. Bo samo wykonanie takiego projektu jest ogromem pracy, i to już jest naprawdę dużo, jak na jedną osobę. A co dopiero jeszcze, jeżeli chodzi o załatwienie publikacji takich rzeczy? Więc trzeba sobie ułatwiać. A czasami, tutaj jeszcze jedna rzecz, a czasami jest tak, że pewne projekty, nie wiem, ze względu na jakąś magię czy na jakąś kurczę kosmiczną energię, muszą poleżeć na dysku przez rok na przykład, żeby pojawiła się na horyzoncie odpowiednia szansa do tego, żeby wykorzystać maksymalnie ich potencjał. Bardzo ładnie to powiedziałeś, że na wszystko przyjdzie czas. Tak. Ale tak jak po raz kolejny, konsekwencja tak. i wytrwałość zawsze popłaca. Z mm -hmm. po bo tak pięknie leży to zdjęcie przede mną. Mega mnie ono ciekawi. Opowiesz mi o nim? A, to. Tak, 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 tak. Drugi Michale, szanowni państwo. To jest kolaż pochodzący z edytorialu takiego eksperymentalnego. Który szumnie zatytułowałem All Saints. I to był edytorial, który powstał parę ładnych lat temu w um, połączeniu sił absolutnie fenomenalnych ludzi, trzy cudowne modelki, grupa stylistów fryzur, projektant, który dziergał po nocach, prawda, te wszystkie specjalnie te stroje pod tą konkretnie sesję, dwoje makijażystów. Um, i to jest projekt, który też przeleżał właśnie jakiś czas na dysku, chyba rok właśnie. Mm -hmm. I pewnego dnia dostałem informację, że jest kolejna edycja Viva Photo Awards i wysłałem ten projekt. No i wygrałem. Uuu, no tak. to gratuluję. Tak, i to, to był 2000, czekaj, ja, ja wygrałem, właśnie już nie pamiętam kiedy to było, to był 17, 18 rok. Już nie pamiętam. Mniejsza o to. W każdym razie wysłałem to na Viva Photo Wars i w kategorii moda dostałem nagrodę za to. W zasadzie nie tylko ja, tylko cały zespół, tak mm -hmm. naprawdę. Natomiast to jest kolaż. czyli to były zdjęcia robione od strony technicznej, to były zdjęcia świecone i robione na green screenie w studio, i później przeze mnie montowane były w taką formę artystyczną, takich kolarzy. Natomiast, co jest godne uwagi pod kątem robienia tego takich projektów, to to, że ja wymyśliłem, jakby stworzyłem koncepcję i zebrałem ludzi, którzy, słuchaj, pracowali ze mną nad tym projektem w nocy, bo nie byliśmy w stanie się umówić w ciągu dnia, bo każdy miał ileś tam różnych rzeczy o zajętości projektów, swojej pracy i tak dalej. I to... Jest absolutnie niesamowicie, niesamowite i cudowne, że ludzie, którzy wierzą w coś, tak, są w stanie po prostu, wiesz, włożyć, poświęcić swój wolny czas na to, żeby zrealizować taki projekt. Więc ja, ja, ja do tej pory po prostu wiesz, nie mogę wyjść z podziwu. Nie? Że ludzie wiesz, się zebrali, tam było 12 osób na, na planie i do czwartej nad ranem żeśmy tłukli tę sesję. I to wytłumacz i tak, wpadasz na pomysł. No. I znajdujesz ekipę, mm -hmm. jak im powiesz, że chcesz zrobić coś takiego? Ja im mówię, słuchajcie, robimy świetny projekt modowy. Oni mówią, Arkadiusz dobra. Aha, no ty masz łatwo w życiu. <laughs> nie, no teraz już wcale nie jest tak prosto, ale. Ale tak, tak, w tamtym momencie tak było. Naprawdę. Ja po prostu wiesz, oczywiście ja trochę upraszczam i takie puszczam oczko metaforyczne, bo, bo ja im z grubsza mówiłem, co ja chcę uzyskać. Operuję oczywiście inspiracjami, szukam jakichś takich punktów odniesienia do tego, co ja chciałbym mniej więcej uzyskać. Pokazuję inspiracje, ale ludzie i tak wiedzą, że finalnie to wyjdzie coś, co będzie no, moje, tak? Co, 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 bo na początku ten projekt miał wyglądać odrobinę inaczej pod względem estetycznym, ale ja po prostu jakby ufam sobie i swojej kreatywności na tyle, że po prostu siadam do tego, kombinuję, sprawdzam tak, siak, owak i w którymś momencie jak patrzę, że to ze mną rezonuje i po prostu czuję, że jaram i oczy mi się otwierają coraz bardziej, to jest to, zostawiamy. Mm -hmm. mm -hmm. A mógłbyś mi wytłumaczyć, jaka była Twoja koncepcja? W sensie, co oznacza to zdjęcie? Nie wiem, nie, nie wiem. Czy to jest po prostu taka wariacja? Twoja, to jest taka tak? moja wariacja. Aha, rozumiem. No to też jest cena wiedza, bo ja wiesz, jako odbiorca mogę popatrzeć, no, no fajne, atrakcyjne, dużo się dzieje, yy, ciekawe, ale, ale o co chodzi? <laughs> Czyli nie zawsze musi o coś nie chodzić. Nie zawsze musi o coś chodzić. Wiesz, yy, bardzo często jest tak, że. Yy, 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 znaczy, ja to, ja to widzę w ten sposób, że. że Artysta, człowiek, który ma pewną łatwość w wyrażaniu swojego, swojej wrażliwości poprzez jakiś określony wybrany kanał, tak, czyli na przykład w tym przypadku jest to fotografia, on się karmi, tak? No ta wrażliwość jest zasilana różnymi rzeczami, inspiracją, obrazami, fotografią, muzyką, rozmowami z ludźmi. Wiesz, no, wiele różnych możliwości, tak? Wiele źródeł tego karmienia mamy. I baję polega na tym, że czasami coś tam się w tej głowie urodzi, co po prostu z ciebie musi wyjść. I przelewasz na papier. I to przelewasz na, na papier w taki, a nie inny sposób. Nie? I, I tak samo jak, nie wiem, jak pisarz czy, czy rysownik usiądzie, narysuje. I nie zawsze trzeba do tego dorabiać filozofię jakąś, moim zdaniem. Nie trzeba zawsze to, to, to uzasadniać, bo to tak naprawdę to wszystko to są tylko pewne koncepcje, to są etykietki, to są słowa e, i które oczywiście są potrzebne, e, ale moim zdaniem nie zawsze są ym, uzasadnione. Może tak, w ten sposób. Rozumiem. E, przejdźmy, e, przejdźmy do jakiegoś kolejnego zdjęcia. Proszę. E, może pana, pana Sławka. Proszę. Piszesz o sesji? Jak, jak to wyglądało? Ech, Sławcio, Sławcio, Sławulko. Pozdrawiam serdecznie pana Pozdrawiam. Sławomira. <laughs> Sławek Uniatowski, e, który jest... E, też jednocześnie moim zdaniem, jakby posiadaczem jednego z naj, naprawdę najciekawszych męskich głosów w Polsce obecnie, jest to taka też ciekawa historia pewnej takiej relacji. No bo zaczęło się to mniej więcej w 2014 roku, w grudniu bodajże, albo w listopadzie, kiedy ja byłem świeżo upieczonym Warszawiakiem, tak, i poszedłem, zostałem zaproszony na koncert Sławka Uniatowskiego z Big Bandem Warszawskim śpiewał Sinatra. No ja spodziewałem się, że zobaczę tego Sławka, którego zapamiętałem z idola sprzed kilku lat. Czyli ten skręcony włosami, taki chudzielec. Ja tu proszę bardzo, wychodzi dwule, dwumetrowy po prostu byczek, nie, prawda? W pięknym garniturze. Mówię, czy to jest aby na pewno Sławek Uniatowski? I pomyślałem sobie, bo byłem wtedy na etapie realizowania takiego projektu, który się nazywał Balkon Arkadiusa. Ogólnie, pokrótce mówiąc, Balkon Arkadiusa polega na tym, że zapraszałem różnych ludzi, Mniej lub bardziej, albo w ogóle nieznanych. Do tego, żeby dzielili się swoimi mądrościami, czy też swoimi przekonaniami na tego, co jest ważne w życiu ogólnie rzecz biorąc. No i postanowiłem Sławka też do tego projektu za, za, zaprosić. Zgodził się, przyjechał, zrobiliśmy zdjęcia. Te zdjęcia się bardzo dobrze przyjęły u niego na Facebooku. Jemu też się bardzo spodobały. I to był kwiecień 2015 roku. I chyba w czerwcu albo w lipcu tegoż samego roku pojechałem z nim na pierwsze zlecenie. Pojechaliśmy do Maroko, bo zostaliśmy tam zaproszeni w ramach festiwalu Magazine, a on też tam, a też tam zrealizowaliśmy sesje zdjęciowe do różnych publikacji. Później się to pojawiło w dwóch czy trzech magazynach, te zdjęcia. To też był taki też klasyczny taki. Przykład, że po prostu jak między ludźmi zażre i jest jakby komitywa, i też mogą wzajemnie czerpać ze swoich potencjałów, czyli jest ta wymiana, to ma to sens. Na tej zasadzie. Nie? Mhm. No, i to jest akurat zdjęcie z jedną z ostatnich, to jest ostatnia sesja, jaką zrobiliśmy następne w tym roku przed nami to jest sesja z zeszłego roku do płyty Wielki Błękit, do materiałów promocyjnych związanych z płytą Wielki Błękit, która się ukaże, miejmy nadzieję, jeszcze w tym, już w tym roku, znaczy się, bo miała się ukazać w zeszłym roku, no ale pandemia dobrze mówię, jakoś tak. Ale pandemia wszystko pokrzy, pokrzyżowała. Widzisz, ja mam, ja mam zawieszki, bo mi gdzieś rok uciekł po prostu. Ale to normalne, ja też mm. tak mam. No I, i, i z tego względu właśnie, z tego względu właśnie ta płyta jeszcze czeka na wydanie. No i to jest akurat zdjęcie do tejże płyty. Świecone dość specyficznie, bo świeciłem wtedy takimi specjalnymi lampami od Profoto takimi wąskimi filarami. No, bardzo drogie te nie dyfuzory, tylko głowice bardzo drogie. Tam jedna głowica chyba w granicach 50-60 tysięcy kosztuje specyficzne światło no. ale ten, ale, ale, ale akurat do tej sesji do tej sesji mi się bardzo podoba, to bardzo odpowiadało. Wiesz, facetów w ogóle ogólnie rzecz biorąc, poza nielicznymi wyjątkami, facetów raczej oświetlam w sposób dość, bym powiedział, taki kontrastowy. Raczej nie boję się cieni, nie boję się światła, które, które gdzieś tam podbija kontrastowość, czy też kubaturę w ogóle, tą trójwymiarowość twarzy, nie? To na tym, na tym zdjęciu gdzieś tam widać, chociaż to światło też nie jest jakieś super kontrastowane, no jest miękkie. To jest dość miękko. Trochę. Dość miękko. No wyjątkiem ale się być... kontrastowuje. Ale jest to jest kontrastowo. No wyjątkiem być może jest akurat portret modnego taty, gdzie to światło jest naturalne, jest bardzo mięciutko, jest bardzo poetycko, ale mi też zależało na tym, żeby właśnie jakby skontrastować jego szorstką naturę w ogóle, nie? Bo mm -hmm. on taki jest szorstki jako taki w ogóle, nie? Więc stąd też ta biała róża i takie tam rzeczy. No ale ogólnie rzecz biorąc, jak, jak facetów mężczyzn fotografuje, to raczej idę w kierunku, w kierunku takiego bardziej kontrastowego światła. Mam jeszcze pytanie odnośnie tych celebrytów. Jak oceniasz współpracę z nimi? Warto, postaram się to pokazać trochę z innej strony. Mianowicie z takiej, że w przypadku osób publicznych, czy też nazywając niektórych nawet celebrytami, warto pamiętać o tym, że Jednym z najcenniejszych kapitałów takich osób, jest ich wizerunek. I co często przekłada się na to, że te osoby podchodzą do swojego wizerunku w sposób dla przeciętnego człowieka, bym powiedział nieco. Na, na, przesadzony, czyli zbyt, zbyt dużą perfekcją, zbyt wielkim takim perfekcjonizmem, zbyt dużą dbałością. Czasami może to się przejawiać nawet właśnie przy momencie, w którym pracujemy nad wizerunkiem takiej osoby, robiąc na przykład zdjęcia czy filmy, i tak dalej. Może to wy, jakby przy, wydawać się, że zwraca uwagę na szczegóły, które no, dla mnie nawet jako fotografa, który jest w tej branży, może się wydawać trochę zaskakujące. Ale. Um, na przestrzeni tych wszystkich lat ja się nauczyłem właśnie tego, co, od czego zacząłem, że wizerunek takich osób jest ich najcenniejszym kapitałem. Stąd też bardzo często wynika ta naprawdę taka przesadna, wręcz bym powiedział nie chciałbym tego nazwać chorobliwą, ale, ale przynajmniej taką, taką, taką przesadną dbałością o, o, o wszelkiego rodzaju szczegóły. I ja się po prostu nauczyłem. Yy, to akceptować. Nauczyłem się to akceptować. Nie chcę używać słowa tolerować, no bo tolerować jest takie trochę protekcjonalne. Nauczyłem się to akceptować i wręcz, wręcz bym powiedział, że z, ze współprac z niektórymi z nich nauczyłem się traktować to jako wartość dodaną. Jako wartość, jako, jako taką w ogóle. Ponieważ to też mi pokazało, w jaki sposób ja mogę filtrować swoją własną pracę i w jaki sposób ja mogę tą swoją pracę, która powiedzmy sobie ma jakiś walor estetyczny, wartość walor techniczny jeszcze dodatkowo upiększyć, jeszcze dodatkowo wynieść na wyższy poziom poprzez taką właśnie taką bardzo precyzyjną dbałość o szczegóły. I to też jest jeden jeden, jeden z takich wyznaczników skuteczności przy pracy przy tego typu projektach, czy, gdzie mamy osoby pu publiczne, czy też celebrytów, że jeżeli nie jest się gotowym na to, żeby to przełknąć, żeby umieć sobie z tym poradzić, no to to może być bardzo mocno demotywujące. Kiedy nam się po prostu powinie noga, on, na coś nie zwrócimy uwagi i później na przykład dostajemy nie wiem, jakieś uwagi, zastrzeżenia od, od, od osób, które pilnują tego wizerunku danej osoby publicznej. nie? I możemy to albo przyjąć jako po prostu totalną porażkę, albo najlepiej jako lekcję. Rozumiem, że coś takiego ci się przytrafiło. O, oczywiście, że tak. A może no. powiedzieć? To znaczy, y mogę powiedzieć w zasadzie tyle, że zdarzały się takie sytuacje, kiedy zdarzyło się kilka takich sytuacji, gdzie. Y jako taki mniej doświadczony człowiek, jako mniej doświadczony fotograf, nie zwróciłem uwagi na jakieś takie, wiesz, drobne rzeczy, typu, nie wiem, jakiś błysk na skórze, czy jakieś nie do końca dobrze ustawione światło. Zdarzyło mi się kiedyś zrobić zdjęcia, które miały określony cel marketingowy i na przykład nie były do końca ostre w takim miejscu, w którym miały być, nie? Oczywiście. Na szczęście też jest tak, że z takich sytuacji można wybrnąć później na, na etapie postprodukcji i nawet w zasadzie trzeba, no bo, no bo bardzo często takich zdjęć po prostu nie da się powtórzyć. Nie można tego powtórzyć, bo nie ma na to czasu, albo nie ma na to środków, albo nie ma na to po prostu przestrzeni. Natomiast to tylko gdzieś tam dodatkowo mnie nauczyło tego, żeby przed sesją. Starać się myśleć po prostu absolutnie o wszystkim. Absolutnie o wszystkim. Nie zawsze się da. Czasami człowiek jest tylko człowiekiem, ale, ale mm, jeżeli coś ma się wykrzaczyć, to się wykrzaczy, więc lepiej o tym pomyśleć wcześniej. Mhm. A masz taką czeklistę w głowie, którą musisz sprawdzić? No tak, no jest takie, wiesz, jakby ja się zawsze pakuję na, na, na sesję dzień wcześniej. Więc e, sprawdzam, upewniam się, że baterie są wiesz, naładowane, że karty są czyste, że kabel łączy, e, że system e, na komputerze jest zaktualizowany, żeby mu się nagle nie przyśniło, żeby w trakcie sesji się zacząć aktualizować, co się niestety na wideo się zdarza. E, więc e, takie różne rzeczy, nie i to są takie absolutne podstawy, tak, taka baza baz. Upewnić się, że o, o dzień wcześniej sprawdzić, podłączyć wiesz, obiektyw, jeden, drugi trzeci do, do, do aparatu. Sprawdzić, czy tam nie ma żadnych błędów, czy cokolwiek, tak, tak na wszelki wypadek. W trakcie sesji jednak ten podgląd, szczególnie przy tych projektach komercyjnych, podgląd, czyli ten tethering, no to jest jakby teraz to już jest standard. To musi być po prostu. Ale też jedna z takich ważnych, jeden z takich w zasadzie chyba kluczowych elementów to jest to, żeby mieć też kogoś, kto kto będzie kontrolował to co się wyświetla na komputerze pod względem zarówno poprawności technicznej, oświetleniowej, ostrości i tak dalej. Czyli to ja nie mówię tutaj żeby przychodzić jako fotograf z zastępem ludzi, nie, ale mieć przynajmniej jakiegoś kogoś do pomocy, kto, kto będzie miał czas i przestrzeń na to, żeby podejść do komputera i popatrzeć na przykład albo podejść i szepnąć mi do ucha. ja, ja pracuję, mam to szczęście, że współpracuję aktualnie z Dawidem. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Dawida, który, który jest naprawdę, i powiem to publicznie, jest naprawdę fenomenalnym asystentem. I on mi bardzo często też właśnie zwracał uwagę na różne rzeczy, których ja z racji tego, że jestem bardzo skupiony na, na, na samym planie zdjęciowym, na osobie, którą fotografuję, że, że no, pewne rzeczy po prostu umykają mojej uwadze. Mimo tego, że naprawdę na przestrzeni tych wszystkich lat no, w, nauczyłem się starać się dbać o wszystko absolutnie, to czasem się po prostu nie da. Mhm. Jak wygląda taka sesja komercyjna? Przychodzi na, przychodzisz na sesję zdjęciową, już wcześniej oczywiście wszystko jest zaplanowane, studio, pewnie cała ekipa. Co należy do Twoich obowiązków oprócz robienia zdjęć? Czy to jest tylko ten jeden Twój obowiązek? To znaczy, wiesz co, wiadomo, projekt projektowi nie jest równy i czasami jest tak, że fotograf jest jakby wyrocznią na planie zdjęciowym, i wszyscy przychodzą ze wszystkim dosłownie do fotografa i pytają, a czy, czy paznokcie mają być takie, a czy makijaż ma być taki? A czy ciuch może być taki, czy tutaj możemy jednak sobie pozwolić na coś takiego? A czasami jest też tak, że fotograf ma być przede wszystkim od światła i od naciśnięcia spustu migawki w odpowiednim momencie. Na przykład są projekty, przy których współpracuje jeszcze tak zwany dział kreatywny. Najczęściej jest to, jest to jakaś, jakieś przedstawicielstwo klienta. Albo jakaś agencja, która, która tego klienta reprezentuje i która ma wpływ na tą stronę estetyczną sesji. Czyli nawet potrafią się pojawiać koncepcje, nie wiem, puz do wykorzystania przy, przy sesji, na przykład z jakimś produktem, które pochodzą nie od fotografa, tylko od po prostu od tej osoby trzeciej albo tej instytucji trzeciej. I, i fotograf w zasadzie ma za zadanie. To, żeby zrobić odpowiednią ilość ujęć i oświetlić to w odpowiedni sposób. I zdarzyło mi się w mojej karierze kilka takich projektów, co było dla mnie dosyć zaskakującym doświadczeniem, no bo ja jestem raczej przyzwyczajony do tego, że mam taką pieczę merytoryczną nad sesją od, od, od początku do końca, od A do Z. Mam wpływ absolutnie na każdy szczegół. Ale na takie sesje i na takie projekty też trzeba być gotowym, gdzie, gdzie w zasadzie fotograf robi. Pierwsze co robię, no to yy, wiadomo, jest ileś tam tych koli tak zwanych wcześniej z, z, z działem kreatywnym. Ustalamy pewne wytyczne, koncepcje, ale jak przychodzę na plan zdjęciowy, robię sobie listę ujęć. Że stylizacja pierwsza będzie na przykład tutaj na cykloramie, plus do tego będzie jeszcze zrobione będą ujęcia z produktem. Na tle w takim i takim kolorze, bo produkt jest w takim i takim kolorze, i to będzie wymagało postawienia dwóch setupów oświetleniowych, tak, co będzie się wiązało z pewną logistyką, czyli na przykład trzeba będzie przepinać, przepinać wyzwalacze. I, I że na przykład w pierwszym setupie, w pierwszej stylizacji będziemy robić na 45 mm, przy tam 5-6 na przykład, ale już przy drugiej będziemy robić na 25 mm, bo, będzie, bo będziemy robić na przykład sylwetkę. I wtedy na przykład muszę zadbać o to, że Przysłone na przykład trochę bardziej jeszcze przymknąć. Nie? I to, to, to jest cała ta, ta, ta logistyka, która wymaga po prostu wiesz, żonglowania sprzętem, ale też jednocześnie. Takiego ustawienia i takiego za, 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 za zorganizowania sobie tej pracy, żeby to wszystko szło po prostu możliwie jak najbardziej sprawnie. To jest w zasadzie klucz. A jednocześnie, żeby to wyglądało dobrze. Nie? Mhm. A powiedz mi, to zapewne zależy od kon konkretnego projektu, ale na ile możesz sobie pozwolić na swoje m, jakieś takie własne pomysły artystyczne w realizowaniu takich projektów? Wiesz co, to zależy oczywiście od projektu, nie? I ym, są projekty, gdzie w zasadzie. Ym, Fotograf jest angażowany nie tyle ze względu na swój styl, jakiś tam estetyczny, co ze względu chociażby na, na nazwisko. Um, oczywiście wiadomo, że liczy się to, że jest skuteczny, że jest, ma odpowiednie doświadczenie, że um, jakby no, umie tak umie robić fotografię, tak? No, umie fotografię. Ale generalnie często też jest tak, że. Są realizowane pewne projekty, których, w których oprócz samego efektu i rezu samego rezultatu tej sesji zdjęciowej liczy się też potencjał taki, bym powiedział, wizerunkowo pr -owy. I wtedy też wiadomo, że siłą rzeczy, jakby fotograf, osoba pozująca, ekipa, która jest produkcyjna, to nie są ludzie przypadkowi. To są zawsze ludzie wybrani na podstawie tego, co sobą reprezentują, co mówi o nich ich, co mówią o nich, ich marki osobiste, tak? mm -hmm. I są takie, te, takie projekty i to też warto o tym pamiętać i tego moim zdaniem nie ma co od tego uciekać, bo, bo, bo czasami tak jest, że, że no, możesz wziąć jak, jakiegoś tak zwanego przepraszam, ale jakiegoś no name'a, który robi fenomenalne technicznie zdjęcia, ale jest no name'em. Ale może wziąć kogoś, kto robi też fenomenalne techniczne zdjęcia, ale kto, kogoś, kto nie jest no kogoś, kto ma właśnie tą markę osobistą swoją, zbudowaną. I czy to jest uczciwe? Znaczy nie, to, to jest uczciwe tak, jakby w tym sensie, że liczy się po prostu ten, ten finał, ten efekt i potencjalny zasięg takiej akcji. Ale czy to jest do końca sprawiedliwe? No nie, no ale życie nie jest sprawiedliwe. Tak? No tak. I, I czasami po prostu no, musimy się liczyć z tym, że. Zresztą, wiesz, całe te Hollywoody i tak dalej. Czy, czy to, to, jest, to, tak, to, to jest oparte to na tym, że po prostu kto jest bardziej popularny, to tak naprawdę ma, ma więcej. Nie? Musisz mieć dużo followersów, żeby dostać dobre zlecenia. Na przykład. A możesz mieć mało followersów i być genialnym fotografem tak, i nie mieć tak, nic. Dokładnie. Nie ma, nie ma sprawiedliwości. Nie ma. I chyba, nie ma też na to recepty, co zrobić, żeby. Nie ma, przejść. Nie ma to jest jakby to jest tak, że y, to jest w zasadzie mówiąc całkowicie naprawdę tak, wiesz, bardzo szczerze, to w zasadzie jedyne, co można zrobić w takiej sytuacji, no to jest po prostu dbać o to, żeby budować sobie relacje. I oczywiście y, są na to, y, jest na to wiele różnych sposobów. Są sposoby mniej, że tak powiem, bym powiedział, y, uczciwe i są, są sposoby bardziej uczciwe. Wiadomo, jak ze wszystkim. Y, ale jakby, wiesz, no fotografia oprócz tego, że jest sztuką, oczywiście, to też jest przede wszystkim pewnym rynkiem, tak? I ten rynek wymaga tego, żebyśmy umieli zbudować sobie te relacje, bo na relacjach biznes, na relacjach sztuka, na relacjach marketing się po prostu opierają, nie? Jasne. To Skoro już tak rozmawiamy o tych sesjach komercyjnych, to opowiedz mi proszę o tej, o tej sesji panią Boczarską. Oj, tak. Raz, że zawsze marzyłem o tym, żeby Magdalenie Boczarskiej zrobić zdjęcia, to trafiła się właśnie okazja ku temu, kiedy nawiązałem współpracę z. Dostałem zaproszenie do akcji z marką Acer, właśnie I, i zrealizowaliśmy. Oprócz tego, że zaczęliśmy współpracować po prostu na linii producent i influencer, ale też i bardzo sobie cenię tą współpracę, ale, ale też miałem okazję zrealizować kampanię na, na rzecz social mediów tej marki z udziałem właśnie Magdy Boczarskiej. I tutaj no to, to była taka typowa sesja komercyjna, gdzie było, wiesz, był dział kreatywny, gdzie była cała ekipa, było, właśnie byłem ja, asystował mi Dawid, gdzie były pewne wytyczne, trzeba było sobie poradzić z pewnymi rzeczami, były wyzwania, były, wiesz, fajne momenty. No ogólnie rzecz biorąc, taka, wiesz, full, full profeska, tak zwana. Natomiast ja z tą, tą sesję wspominam bardzo miło, i mimo, że to są zdjęcia takie, no, to jest, wiesz, no, Typowy taki, może nie packshot, ale to są takie, takie zdjęcia produktowe. Tak. Bardziej... Mimo tego, że piękna pani to reklamuje, to jednak produkt. Dokładnie, to jest jednak produkt. Więc do takiej sesji też podchodzi się trochę inaczej z, z punktu widzenia chociażby postprodukcji, wiesz, czy świecenia i w ogóle jakby samego samej, samej formy. Tutaj stylizacja na przykład na tej fotografii konkretnej no jest bardzo prosta. To są po prostu wiesz, jakieś leginsy udające skórę, buty sportowe i różowa koszula i w zasadzie to wszystko. Tak naprawdę, gdyby to nie była pani Boczarska, gdyby to nie, to, tego zdjęcia nie zrobił Arkadiusz Morris, tylko ktoś inny, i wrzuciłby to zdjęcie na grupę na Facebooku, mm -hmm. to by napisali: Spodnie się zlewają z kanapą. Tak. Plec ma garba. Tak. Yy... But 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 przycięty. Przycięty. Tak, dokładnie. Tak. dokładnie. <laughs> Więc no, tak naprawdę to jest zdjęcie, które technicznie no, ma pewne jakieś tam y, niedociągnięcia, mm -hmm. ale w tej sytuacji jest to nieważne, bo. Liczy się Acer. No nie? Tak. I zapewne to, że też jest mniej więcej w mocnym punkcie laptop, też jest No tak. W, w, ważny, prawda? Tak, tak. A dokładnie. powiedz mi, na takich sesjach zdjęciowych, no ty robisz jakąś tam ilość yy, yy, zdjęć, mhm. masz materiał, oddajesz materiał. Kto wybiera, kto robi selekcję takich zdjęć? W przypadku te, takich projektów selekcja jest wieloetapowa i, i te, w zasadzie ona jest naprawdę sporym wyzwaniem, powiem ci szczerze, mhm. bo, yy, bo najpierw selekcję taką typowo techniczną robię ja. Czyli odrzucam te, które są ewidentnie nieostre, nieudane takie technicznie. Potem jest selekcja, potem jest selekcja bodajże bohaterki głównej i jej menadżmentu. I potem jest jeszcze selekcja kliencka. Mhm. Czy klient na końcu? Tak, tak jakoś mi się to kojarzy. Mhm. Y tak, tak mi się, się też tak, wydaje, też tak, tak, być. Tak, 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 tak Tak generalnie chyba to wyglądało. Czyli, jest, jakby, czyli jest, jest techniczna, później jest bohaterka i potem jest jeszcze selekcja kliencka. Chociaż czasami oczywiście starają, starają się ludzie robić tak, żeby była techniczna, kliencka i dopiero na sam koniec bohaterki. No i potem dopiero zdjęcia trafiają do postprodukcji. A postprodukcją też ty się zajmujesz? Czy... W zasadzie najczęściej tak. tak. Biorę to na siebie z tego względu, że wtedy najczęściej po prostu klienci mają uproszczony cały proces. Tak. Nie, nie muszą tego oddawać do jakiejś tam kolejnej, kolejnej że tak powiem, instancji tak. i się i babrać w różnych też formalnościach. Natomiast brałem udział też w takich projektach, łącznie też z, kampanii, z kampaniami społecznymi, gdzie ja robiłem tylko zdjęcia, a postprodukcją zajmował się ktoś zupełnie. Inny, nie inne. Takie rzeczy też się zdarzały. Nie? Ale tu już nie czujesz tak do końca takiego pewnie spełnienia. No, no nie ma tego spełnienia. Tak? No. Wiadomo, że jest dużo więcej pracy, jest też dużo więcej korespondencji do ogarnięcia, ale, ale z drugiej strony jest ta satysfakcja. Jest ta, tak. A co w sytuacji, kiedy. Czy jest osoba, mhm. celebryta, o którym marzysz, żeby sfotografować? Aktualnie to jest, to są. Mam dwie aktorki zagraniczne. W Polsce na razie chyba w zasadzie sfotografowałem wszystkich, których chciałem. Chyba, że mam kogoś, kogo już, kogo o kim nie wiem jeszcze. Ale, ale, ale najbardziej to bym chciał Natalii Portman jeszcze sfotografować i Gillian Anderson. Mhm. To co w sytuacji? Jest sesja komercyjna z Natalii Portman, mhm. robisz te zdjęcia, mhm. ale ci klient mówi, retusz robi trojtler co robisz? Walczysz o to, żeby jednak przejąć ten retusz? Mm -hmm. Żeby to zdjęcie było całkowicie twoje? Mm -hmm. Bo wrzucisz do portfolio później zdjęcie przez Treutlera retuszowane? <grym> znaczy szczerze mówiąc, nie miałbym nic przeciwko. I tak mówię całkowicie poważnie. Nie. Ja, wiesz co, to, to jest tak, że w takiej sytuacji to... Ja bym się pokroił za to. <grym> Jednak Dokładnie. to jest twoje dzieło, prawda? Dokładnie. Jeszcze tym bardziej, gdyby to by była taka gwiazda. Dokładnie, nawet mówię, no wiesz, nie, ma, nie miałoby to znaczenia w ogóle, absolutnie. Wcale się nie dziwię. Wcale się nie dziwię. Um, przejdźmy jeszcze, mamy. Um, chciałbym o tym zdjęciu porozmawiać. Proszę. Ale ja, ja tak specjalnie chciałem je wyłączyć, bo też opowiem Ci pewną historię związaną z tym zdjęciem. Okej. Okay. <grych> skroluję sobie kiedyś Instagrama. No mm -hmm. ja tak sobie skroluję i tak patrzę. Ojoch, kafota. Zapisałem sobie tam do, do, do inspiracji i tak sobie: jak to, jak, jak, to, jak to mogło być zrobione? Ja zrobię kiedyś podobne zdjęcie, nie? Później patrzę. Arkadiusz. <grych> nie na swojego nie będę kopiował. <laughs> Strasznie mi się to zdjęcie na samym początku spodobało i, i bardzo chciałbym zrobić podobne zdjęcie. Mm. Ale wiesz, co mnie w tym, mi, mi jako odbiorcy najbardziej się w tym zdjęciu podoba no. te mięśnie. Mm -hmm. One są tak przyjemne dla oka. W sensie tak. to jest taki, wiesz, Satysfakcjonujące są. Bardzo. Tak. 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 To prawda. To opowiedz mi o tej sesji. Oczywiście znaczy, co, z Czarkiem e, Cezarym. Z Cezarym y, zrobiliśmy kilka, y, dwie albo trzy sesje. On, on chyba do mnie się zgłaszał, bo dwie albo trzy sesje z tego co pamiętam. No mniejsza o to. W każdym razie y, Cezary jest takim człowiekiem, który on nie tańczy. On tańcem jest. On się w 110% identyfikuje z tym, co robi. On jest tym, co robi, tak? mm -hmm. czym się zajmuje. I to czuć w każdym jego ruchu, w każdym jego pozowaniu, bo oprócz tego, że oczywiście tancerzy, tancerze są bardzo wdzięczni do fotografowania, no bo po prostu mają po prostu pewne rzeczy wyćwiczone i to dobrze na zdjęciach wygląda. Oczywiście można spieprzyć zdjęcia taneczne, kiedy się po pierwsze nie ogarnia do końca światła, a po drugie, kiedy się nie wie, w którym momencie konkretnie nacisnąć spust migawki. I dlatego w takim przypadku, takich sesji bardzo ważna jest komunikacja z tancerzem. Bardzo istotne, bo to on będzie wiedział. Co jest najbardziej poprawne technicznie z punktu widzenia tancerza, z punktu mm -hmm. widzenia jego techniki, jego tak. poprawności. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jakby sposób widzenia i patrzenia na, na, na jego ruch, na jego sylwetkę na, i oświetlenia tego, co leży po stronie oczywiście fotografa. Tak. Natomiast bardzo ważna w, w przypadku sesji z tancerzem jest komunikacja, żebyście dokładnie sobie omówili. Mm, co według niego, według jego standardów jest poprawne technicznie. Tak? Czyli które z tych iluś tam wariantów tej pozy, która w pewnym momencie się zaczyna i w pewnym momencie się kończy, czyli on startuje i, i ląduje, w którym momencie to jest to, co jest perfekcją. Mhm. To był ten moment. Yy, pod względem prawdopodobnie napięcia wszystkich mięśni, stanięcia na tych palcach, wiesz, zrobienia tego tutaj, te, tego ułożenia tego palca, wiesz, no, no, wszystko tak. miało być tak, jak należy. No, więc natomiast jeżeli chodzi o światło, to jest tutaj y, oczywiście bardzo ważny element, ponieważ on też pozwala na to, żeby te mięśnie, które się tutaj tak po, po pojawiają, o których wspomniałeś, one są takie satysfakcjonujące. Oczywiście cały tutaj splendor spada na czarka, ponieważ to on posiada tak wypracowane, Wypracowa. ciało, mhm. wypracowane ciało. Natomiast to też trzeba umieć oświetlić, żeby to tak wyglądało. I prawda jest taka, że to jest świecone jedną lampą. To jest jedna lampa. Tylko, że o bardzo dużej mocy, bo to chyba ja wtedy wykorzystywałem 1200 WS, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. 1200 WS odbite od ściany, odbite od ściany, oczywiście lampa jest poza nim, no ale to wystarczy spojrzeć na cień. No cień mamy z tej strony, więc ta lampa stała gdzieś tutaj i mhm. ona była ustawiona sztorcem dosyć wysoko i oczywiście powierzchnia ściany, bo to w studiu zrobione było takim, w stylu takim industrialnym, więc duża powierzchnia ściany, więc duża powierzchnia odbicia światła, więc samo światło jest miękkie, ale jednocześnie ono tworzy pewną strukturę, ponieważ jest to duża powierzchnia z dużej odległości, światło opa opada. Do tego wszystkiego oczywiście odrobina oliwki na ciało, żeby, to, żeby każdy mięsień był bardziej wyeksponowany, zrobiona tak zwana wysoka definicja. Mhm. Natomiast mówię, to jest, to jest jedna lampa, nic więcej. Zaskakujące jest to, mhm. że widać tło tła. Mhm. Mhm. Dlaczego zdecydowałeś się na taki zabieg, że faktycznie pokazałeś studio z tyłu? Mhm. Nie zrobiłeś takiej, klasy, takiego klasycznego kadrowania, czyli ucięcia, tak żeby nie było nic widać, mhm. a jednocześnie zdjęcie jest wykadrowane w ten sposób, że po lewej stronie tło się nie kończy, a po tej jeszcze widać staty. Tak, wiesz co, ogólnie rzecz biorąc jest to taki rodzaj takiej, takiej nonszalancji, ja bym powiedział, fotograficznej, która wcale nie jest niczym nowym, bo wiesz, pojawiła się dosyć dawno temu. W zasadzie to i Lindberg tego typu rzecz, te, tego typu swego czasu, korzystał bardzo namiętnie i wielu innych fotografów, takich najznamienniejszych, najwybitniejszych. Więc to jest taki rodzaj pewnej nonszalancji, ale ja to lubię sobie też tłumaczyć w ten sposób, że pokazanie całego tego otoczenia, czy też tego kawałku kawałków tych, te, tej rzeczywistości, która jest wokół tego planu zdjęciowego, bardziej. Ugruntowuje. Ja ci odpowiem, bo ja patrzę jako odbiorca. Ja patrząc na to zdjęcie w ten sposób, bardziej się czuję, jakbym tam był. Uh -huh. Bardziej jestem z tym tancerzem uh -huh. tam. Uh -huh. To jest pewien no, no, też zabieg z twojej strony, no tak, bo tak. to też tworzy większą relację pomiędzy odbiorcą tak. a osobą portretowaną. Tak, tak, on nie jest w, w jakiejś bliżej nieokreślonej, szarej. Przestrzeni, plamie jakiejś, tylko po prostu jest w konkretnym miejscu. Nie? I dzięki temu to miejsce jest łatwiej odbiorcy zidentyfikować. Mówisz o takiej nonszalancji. Hmm. Jest to taki pewien rodzaj łamania również zasad fotograficznych. No, można tak powiedzieć. Eee, jak jakie masz podejście Ty do tych takich teoretycznie sztywnych zasad fotograficznych, których powinniśmy się trzymać? Hmm. Powinniśmy czy nie powinniśmy? Znaczy, warto je znać. Warto je znać moim zdaniem, bo. Hmm. Wiesz, ja nawet nie, nie będę tutaj namawiał do tego, że warto je znać, bo później warto też je łamać. Oczywiście, że tak. Na samym początku pewien rodzaj, znaczy inaczej, talent, taki prawdziwy, nie talent, styl. Styl rodzi się w momencie, w którym znajdujemy własną drogę. Czyli... Albo znajdujemy upodobanie w pewnej absolutnej, takiej bym powiedział, e, nonszalancji fotograficznej, czyli totalne odejście od klasycznych zasad, albo zupełnie w drugą stronę znajdujemy swoją wolność i swoją, i swoją drogę w takim wręcz bym powiedział, bardzo precyzyjnym trzymaniu się tych zasad. I ja, na przykład, osobiście Twoją fotografię widzę w ten sposób, która jest tą taką malarską, ma taki wydźwięk malarski, czyli takie, to, to, to wiesz, takie malarskie, miękkie, fajne światło, które przy, przywodzi na, na, na myśl taką klasyczną, fajną, wiesz, faj artową fotografię. I dla mnie, osobiście, jako odbiorcy takiej fotografii, jest to takie umiejscowienie w pewnej klasyce, absolutnej klasyce, nie? I no, prawda jest taka, że wykonywanie takiej absolutnej klasyki też wymaga pewnej maestrii, pewnego opanowania po prostu, jakby wiesz, języka obrazu przede wszystkim. Natomiast styl rodzi się. W momencie, w którym tak naprawdę zaczynamy, wychodzimy poza próg tych wszystkich jakby swoich pierwszych podstawowych prób w ramach tej wyznaczonych zasad. W tym momencie wystawiamy nogę jedną, drugą, idziemy, patrzymy w lewo, patrzymy w prawo, tu mamy las, tu mamy rzeczkę. I zastanawiamy się, czy idziemy dalej, czy wracamy. Mhm. Nie? I jakby żadna z tych dróg nie jest, że jest zła albo dobra. Ona jest po prostu dla każdego inna. Tak. Natomiast y, ja, ja osobiście uważam, że te klasyczne zasady, które ktoś kiedyś gdzieś wymyślił, to on, on ich nie wymyślił dlatego, że jest skostniałym dziadem, tylko dlatego, że z jakiegoś powodu te zasady powodują, że te zdjęcia ogląda się przyjemniej. Tak? Jeżeli. Mamy w tak zwanym mocnym punkcie, punkcie przecięcia tych linii, prawda, jakiś konkretny element na zdjęciu, który jest tym ważnym elementem. To nasza podświadomość to zdjęcie czyta po prostu przyjemnie. Jest więcej satysfakcji z czytania takiego zdjęcia, mm -hmm. z oglądania takiego zdjęcia. To też z czegoś wynika. Więc, więc moim zdaniem te zasady warto znać. To nie jest kwestia, czy powinno, czy nie powinno. Oczywiście, że powinno, trzeba znać, ale to wcale nie znaczy, że trzeba według nich fotografować. Ale w pewnym momencie dochodzisz do takiego e, poziomu zaawansowania, że ja chcę zrobić inaczej. Mm -hmm. Mam do tego prawo, bo jestem artystą. Tak. To w którym momencie fotograf staje się artystą? Jest nim od początku, czy w pewnym momencie nabiera takiej mm. definicji? To znaczy, wiesz, co mi się, w... znaczy, wydaje mi się, że takie mam poczucie, że artystą to się po prostu jest, Bo to nie jest słowo artysta, czy też określenie artysta nie jest przypisane do, jakiej, do, do konkretnej jakiejś um, dziedziny, którą się uprawia, tylko jest przypisane do charakteru. Czyli do pewnego jakiegoś takiej, takiej swobody w wyrażaniu samego siebie poprzez wszelkie możliwe dostępne środki wyrazu. W fotografii może być to szukanie po prostu jakiejś nietypowej kompozycji, mieszanie różnych środków wyrazu, st środków stylistycznych. Może to być szukanie czegoś, co, czego jeszcze nie było jakiegoś takiego nietypowego połączenia środków. Nie? W muzyce y, może to być y, eksperymentowanie z dźwiękami i tworzenie nietypowych kompozycji. Y, w stylu ubierania się może być nietypowe łączenie kolorów. Y, w osobowości może być to nadmierna otwartość, albo przesadzone zamknięcie się. Wiesz, no, z jakiego powodu stwierdzamy, że Andy Warhol był artystą? No bo na pewno oprócz tego, że był swego rodzaju pionierem w pewnej dziedzinie, którą uprawiał, no ale też do tego wszystkiego był, miał pewien, pewien pewną, pewne zespół cech charakterystycznych, które powodowały, że, że Andy Warhol to Andy Warhol. Fryzura, sposób wysławiania się, to, że czasami że udzielił wywiadu, na, na, podczas którego odpowiadał tylko tak lub nie. nie? I to powoduje, że, że w momencie, w którym ty przestajesz się obawiać jakichkolwiek konwenansów, przestajesz, przestajesz się obawiać wystawić obu nóg za ten próg, być może stajesz się po prostu artystą, bo to jest Twoja świadomość tego, świadomość Twojej odwagi. Gotowości na to, żeby nieważne, co się będzie działo, ja po prostu będę zgodny ze swoją wrażliwością. Ładne. <laughs> Aż nie wiem, muszę to wszystko przemyśleć. Puszczę sobie to jeszcze raz i przesłucham, bo to pani to powiedział. <laughs> y mamy tych zdjęć bardzo dużo. Proponuję jeszcze omówić ze 2-3. <laughs> y może te, bo te, bardzo mnie ciekawią te zdjęcia. Dobra. Y ja będę myślał o tym marcyzmie teraz. Co? <laughs> y o co chodzi? <laughs> o co chodzi e, Przyszedł taki moment Nie pamiętam kiedy dokładnie to było No jakiś czas temu, dwa lata, trzy lata temu Że sobie po prostu pomyślałem sobie Razem z moją zaprzyjaźnioną makijażystką Noemi Groblewską, że zrobimy sobie Wspólny projekt No ale Mając już nieco dość tych wszystkich Ugrzecznionych sensualków I portrecików i tak dalej Mówię sobie, zróbmy coś takiego naprawdę Szalonego. Szalonego. I to nie musi być kontrowersyjne. Niech to będzie po prostu szalone. Eee, no i roboczo, tytuł został, roboczo projekt został zatytułowany za Maximum Overload. Mhm. No i to jest faktycznie Maximum Overload. Bo już myślę, no tak. że jakby, jakby coś jeszcze tutaj dołożyć, to już byłoby zdecydowanie po prostu za A, dużo. Tu bym jeszcze Tak, kropeczkę. Jakąś kropeczkę. Tak. I zaprosiłem do tego projektu jeszcze inną, zaprzyjaźnioną modelkę, oczywiście, Sandra Kevin. Która jest fenomenalna, otwarta, niesamowicie kreatywna. I do tego jeszcze projektu zaprosiłem ilustratorkę, Kale, Klaudię Narożnik. Która zrobiła do tego, par rzuciła parę kresek na, rysu, na, na na te zdjęcia. Więc ostatecznie powstał taki właśnie projekt. I yy, ja tutaj poleciałem całkowicie, bo po ba po Bandzie, przepraszam. Oczywiście, jakby postprodukcja sama w sobie, czyli jakby dużo kolorów i tak dalej, ale ja tutaj poleciałem też po bandzie pod względem kompozycji, chociażby, bo podbródek jest podcięty. Znaczy przy Beauty akurat to chyba to nie jest do końca takie. To znaczy przy Beauty niby nie, natomiast zawsze jest jednak tak, że obcięty podbródek optycznie poszerza twarz, nie? No może tutaj jest to mniej wyczuwalne ze względu też na Tą gęstość tego wszystkiego tak. i nie odczuwasz, ty nie odczuwasz tego od podbródka tutaj. No, Noemi powycinała jakieś elementy z magazynów, poprzyklejała do twarzy Sandry. Do tego wszystkiego Sandra poprzynosiła jeszcze wszelkiego rodzaju jakieś dodatki. Tutaj wiesz, tych okularów, par okularów ona na, na głowie miała chyba z pięć. Jakiś łańcuch, coś tam. No po prostu wszystkiego na maksa. Stąd też tytuł Maximum Overload. Mm -hmm. To jest tylko jedno zdjęcie, ale to zdjęcie, bo tych zdjęć z tego projektu jest kilka, natomiast to zdjęcie wybrałem, bo ono też u mnie wisi na ścianie, więc ja je mm -hmm. ja po prostu bardzo lubię. No i czasem takie projekty też sobie uskuteczniam, a w zasadzie uskuteczniałem jak do tej pory. Po prostu. Po prostu. E, tutaj też jest zdjęcie, które. Ciężko mnie skomentować mm -hmm. z tego względu, że znowu patrząc przez pryzmat zasad, to to jest i przepalone, mm -hmm. i, i zbyt duża saturacja. Ale jest twoje, wybrałeś się specjalnie, przyniosłeś się tutaj. Tak. Powiedz mi dlaczego. No, no, przyniosłem je dlatego, że jest to zdjęcie w zasadzie tytułowe do projektu Popon Reloaded który zrealizowałem przy współpracy z jedną z moich ulubionych modelek, z którymi do, do, dotychczas współpracowałem, czyli z Tamarą Beller, z Capris Castillo yy, i z makijażystką Noemi Groblewską. I to jest ten, ten projekt pop on Reloaded, jest o tyle znamienny dla mnie, że został on zrealizowany pod kątem mojej wystawy, którą realizowałem w ramach obchodów swojego dziesięciolecia yy, twórczości. To był 2018 rok. Wystawa w Soho Factory, to no generalnie duża impreza, taka była jak na fotograficzne wydarzenia, to całkiem spora, jeżeli chodzi o, o wystawę. I dlatego je przyniosłem, bo ono dla mnie jest ważne pod tym względem właśnie, że wiąże się z wydarzeniem, które było dla mnie, no wiadomo, PR-owo, marketingowo, ale też tak dla mnie osobiście było po prostu zwieńczeniem, a w zasadzie takim. Takim sukcesem w sukcesie, bym powiedział. Okay. Nie? To też tutaj powinienem do, dołożyć to, że w zasadzie. Mm, to był etap, w którym ja chciałem bardzo mocno skupić się na fotografii takiej, Znaczy trochę odejść od tej czarnobieli, bo to jest w zasadzie bardzo ważny element. Mhm. Bo ja byłem przez bardzo długi czas kojarzony głównie z fotografią czarno-białą. jej to faktycznie jest jej tutaj dużo i byłem głównie kojarzony z fotografią czarno-białą, czarno-białe i tak mhm. dalej. No ale w pewnym momencie postanowiłem trochę głównie ze względu na to, żeby też samemu sobie pokazać, że pewne rzeczy potrafię. Inaczej mhm. postanowiłem pójść w fotografię taką popartową, inspirowaną popartem, czyli intensywne kolory, duże plamy, nawet przepalenia, jakieś wiesz, i tego typu rzeczy. Operować bardziej plamą. Tak? Bardziej świadomą plamą niż po prostu y, jakimś konkretnym detalem. Mhm. Y, I stąd też między innymi taka estetyka, gdzie to jest światło, wiesz, lampa z zamontowanym garnkiem, wystrzelona prosto w modelkę, w twarz bez żadnego kombi żadnych kombinacji. Ja bym powiedział, że nawet bez garnka. Nie, 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 nie z garnkiem. to jest Z garnkiem, no bo jednak ten garnek jednak trochę bardziej kierunkuje, kierunkuje, tak. kierunkuje. Bo gdyby było bez garnka, to te cienie jeszcze zupełnie w ogóle by prawie inaczej były poustawiane. Więc, więc, więc to też był taki projekt, który miał być takim trochę pójściem pod włos w kontekście tego, co robiłem wcześniej. Nie? Mm -hmm. I to był w zasadzie projekt drugi, czyli to była kontynuacja poponu, który zrobiłem wcześniej, który był mniejszym projektem, ale był takim przedsmakiem do poponu Reloaded. Mm -hmm. A która fotografia z tych wszystkich, które tutaj widzimy, najbardziej spełnia cię artystycznie? Która najbardziej, tak, najbardziej do ciebie przemawia? Wiesz co, ja nie chcę nikogo faworyzować. Nie, 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 nie mówimy o modelkach, mówimy o stylu, tylko i wyłącznie. Hmm. Nie, wiesz co nie umiem powiedzieć. W zasadzie, to jeżeli miałbym. Może tak, ten portret mhm. lubię ze względu na... Klasyczny i bardzo taki styl, który mnie zawsze od samego początku zawsze fascynował. Miękkie światło, miękka, miękkość w ogóle, pewna eteryczność, oniryczność w osobie, którą sfotografowałem. To jest ta jedna strona medalu. To zdjęcie też bardzo lubię. Mhm. Ze względu na połączenie różnych środków wyrazu, mhm. tak? no bo to jest fotografia plus jakiś tam fotomontaż, a jednocześnie moje uwielbienie do mody. Bo model lubię model mhm. lubię i lubię też ją fotografować, ale lubię ją fotografować wtedy, kiedy ona jest kompletna, kiedy w niej nic nie brakuje. Bo w fotografii w ogóle mam takie przekonanie, że dobrze na zdjęciach wygląda coś, co jest albo totalnie minimalistyczne, albo jest całkowicie przesadzone. Coś, co jest po środku, jest nijakie. Mhm. I warto jednak zdawać sobie z tego sprawę przynajmniej to wynika z mojej wrażliwości, z mojego jakiegoś tam doświadczenia że. To wszystko ze sobą musi współgrać, tak? Czyli to nie jest tak, że fotograf ma po prostu uspostawić lampę i jakkolwiek oświetlić i po prostu nacisnąć spust. Fotograf w momencie w którym decyduje się na sfotografowanie na przykład jakiejś tam stylizacji, to wybór oświetlenia, oprócz tego, że ma pokazać tą stylizację w sposób korzystny, to musi to w jakiś sposób być ze sobą spójne i uzasadnione, tak? Czyli ja dokonuję wyboru E, świadomego i w pełni przemyślanego i w pełni jakby zaprogramowanego gdzieś tam na określony efekt. To nie jest przypadkowość, tak? Przypadna przypadkowość nie możemy sobie na, na pewnym etapie już pozwalać, tak? Więc e, jeżeli, szczególnie jeżeli fotografujemy modę. E, no, więc dlatego ja na przykład to zdjęcie też bardzo lubię, no bo, no bo to tu wszystko było bardzo tak mocno przemyślane i Wiesz, rozkminione, bla, 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 bla. bla. Więc y, tamten czarno-biały portret to jako modę. Lubię to oczywiście też wspomniane wcześniej ze względu na tą mnogość różnych różnych środków wyrazu. Mm. Lubię też to zdjęcie. Mhm. Ze względu na pewien, pewne, pewien dramatyzm i taki trochę bym powiedział. Mm, Horrorystyczny kurczę, zabarw. Troszkę straszne. Troszkę creepy takie jest, tak? Bo to, to, to jest taka estetyka, która mnie jarała kiedyś parę lat temu, parę ładnych lat temu. To też lubię takie, takie, takie rozwiązania. No to tak myślę, ja, że to tak. tak ja myślę, że tak naprawdę. Um, tyle zdjęć i. Każdy, nie każdy, ale większość w innym stylu. Mm -hmm. I zastanawiam się, właśnie mówi się, że fotograf musi szukać swojego stylu mm -hmm. i mieć jakiś, jakiś, jakiś swój styl. A ty masz dziesiątki stylów, <grym> <grym> czy to jest wyznacznik sukcesu Arkadiusa? Nie wiem, czy to jest wyznacznik mojego sukcesu, ale wiem na pewno, że to jestem ja. I to mi się, ta odpowiedź mi się bardzo podoba. Gdybyś miał przed sobą fotografa początkującego. Mm -hmm. Jaką inspirującą myśl przekazałbyś mu w temacie rozwoju fotograficznego? Hmm, jest ich tak dużo. To powymieniaj wszystkie. <grymne> <grymne> Nie myśleć o nagrodach, tylko o przyjemności z doświadczania. Procesu tworzenia. jakkolwiek brzmi to szumnie strasznie, ale chodzi o to, że skupić się po prostu na tym, jak bardzo się kocha fotografia, jak bardzo się kocha, sam, pro sam fakt uczestniczenia w procesie, tak? No bo jeżeli to coś, jeżeli ten proces, jeżeli inaczej, jeżeli naprawdę z całego serca kochasz to, co robisz, to wcześniej czy później ten sukces odniesiesz. Bo jeżeli, jest, jeżeli coś naprawdę bardzo kochasz, to jesteś w stanie się dlatego poświęcać. Jeżeli jesteś w stanie się poświęcać, to będziesz przekraczać granice. Będziesz w dużo krótszym czasie dochodził do rzeczy, do których, do których inni by dochodzili w dłuższym czasie. W przeciwnym razie po prostu będziesz tak jak po prostu cała reszta, nie? Oczywiście ja nie chciałbym też, żeby to zabrzmiało jakoś bardzo krzywdząco, bo wiadomo, że każdy jest zupełnie inny. Ale ogólnie zasada, przynajmniej ja to tak widzę w ten sposób, że jest taka, że jeżeli coś naprawdę bardzo kochasz, to w to inwestujesz całą swoją uwagę, całą swoją, no może nie całą, ale bardzo dużo swojej uwagi, czasu, też pieniędzy. Natomiast w fotografii jest tak, że. Fotografię trzeba przede wszystkim robić. Trzeba przede wszystkim robić zdjęcia. A co się później z nimi wydarzy? Czy uda się nam zbudować tą markę osobistą? To już jest rzecz drugorzędna. Zdjęcia trzeba przede wszystkim robić. Trzeba przede wszystkim zrobić jeden projekt, drugi projekt, trzeci projekt, czwarty projekt. Jak już zrobisz tych projektów kilka i poczujesz się mocny, możesz spróbować ten projekt gdzieś pokazać. Łączyć ze sobą ludzi przede wszystkim, na tym się skupić, a nie na tym, żeby zaraz ten projekt sprzedać, i że jeżeli ten projekt nie zostanie opublikowany, to ja rzucam to w cholerę. To znaczy, że nie kochasz fotografii tak, tak bardzo, jak ci się wydaje. Super. To była mega inspirująca rozmowa. Myślę, że nasi oglądający na pewno wiele od ciebie wyciągnęli bardzo mądrych rzeczy, przemyśleń. Ja na pewno wycią wyciągnąłem to, że warto być artystą, faktycznie hmm. myśleć szeroko. Szerokokątnie, na 35 mm. <śmiech> <śmiech> I nie trzymać się, trzymać się zasad kredy, kiedy trzeba, ale też umieć je łamać i iść po prostu tym, co my czujemy. Tak, dokładnie. Także no, ja, ja, ja jestem dla mnie wielka przyjemność i, i, i bardzo się cieszę, że mogłem być gościem, i mogłem po tak długiej przerwie poopowiadać trochę o swoich przemyśleniach. Także mam nadzieję, że jeżeli jest tam parę osób, którym się cokolwiek z tego, co powiedziałem, przyda gdzieś na ich drodze, to jest, będę super szczęśliwy. Z pewnością tak będzie. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Mega fajny wywiad. Dzięki bardzo. <laughs> Jeśli spodobał Ci się ten film i czekasz na więcej tego typu treści, wesprzyj moją twórczość w serwisie Patronite. To właśnie dzięki finansowemu wsparciu mogę dalej rozwijać swój kanał oraz dzielić się z Tobą systematycznie darmową wiedzą.